Okej, okay, poszła. Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska, Nazywam się Jakub Popielecki, a to jest nasz podcast, mam parę uwag. Dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzisiaj o... będzie bardzo męsko. Będzie bardzo męsko. Nie, w ogóle dzisiaj jest ten dzień, w którym będziemy rozmawiać o filmie, do którego mamy różne opinie. A, ale a bez, to nie, przesady. bez przesady. To są, to nie, bo to jest śmieszne, bo daliśmy temu filmowi ten, tą samą ocenę zdaje się, a recepcja jest kompletnie różna. Mhm. Bardzo mi się ten film podobał, Ku, Kubie nie za bardzo. Ja się nudziłem. Kuba się nudził, więc warto o tym też porozmawiać, dlaczego tak się złożyło. Oczywiście mowa o filmie Wiking. Oczywiście y, mowa o filmie Wiking. Robert Eggers, mhm. twórca, Takich filmów jak Czarownica, Bajka z Nowej Anglii. Dobrze mówię? Bajka Ludowa. Bajka Ludowa z Nowej Anglii. No i oczywiście The Lighthouse uh -huh. z Robertem Pattinsonem. Ciekawe, i... czym powiedziałeś. No i oczywiście, tak jakby to The Lighthouse był najważniejszy. Najważniejszy. możliwe, że przynajmniej chwilowo Lighthouse jest najbardziej znanym z tych filmów, póki Wiking hmm. się jeszcze nie rozpędził w kinach. No właśnie, to jest też ciekawe. też, na przykład, bo moja osobista relacja z filmografią Eggersa Eger jest taka, że jakkolwiek wciąż bardzo go lubię no jednak dałem mu 7, może mhm. się nudziłem, 7 na 10. To każdy jego kolejny film podobał mi się mniej. Tak? Mhm. A to jest niesamowite, bo ja mam z kolei od, nie obejrzałam Czarownicy, kiedy ona wyszła. Kiedy było to modne? E, kiedy to było modne, bo nie, nie lubię horrorów i się boję i zaczęłam oglądać, ale się przestraszyłam i przestałam oglądać. Więc obejrzałam mhm. teraz to podcastu pierwszy raz i super mi się podobało i uważam, że to wcale nie jest straszny horror. Też mieliśmy z Kubą. Dyskusja, czy to jest horror, czy to nie jest horror. Ja w sumie chyba uważam, że to nie jest horror. Znaczy, pookreśliłam to, że to nie jest horror, a... Wydaje mi się, że to jest trwająca od lat dyskusja między nami, co to jest horror. A, okay. Wydaje mi się, że przy, okazji, <laughs> że przy okazji Midsommar też o tym rozmawialiśmy, tak, czy Midsommar tak. jest horrorem. Tak, też nie był dla mnie horror. Moim tak. zdaniem oczywiście, że jest horrorem, tak samo jak Czarownica. Mhm. Mm no, ale to. No. Natomiast Lighthouse też obejrzałam. Lighthouse obejrzałam w kinie pierwszy raz na. To chyba był American. Chyba żeśmy razem tak. oglądali mhm. we Wrocławiu. A teraz obejrzałam drugi raz i po prostu rozwaliło mi mózg. Ponieważ. Tak, jak, jak ja nie doceniłam tego filmu za pierwszym razem, jak go oglądałam, hmm. nie wiem dlaczego. Może dlatego, że był, że to na festiwalu, że to jest bardzo skomplikowany film, na którym trzeba się trochę skupić, i jest tyle różnych tam odniesień i cała ta atmosfera, i jak się to pierwszy raz ogląda, to można, można być trochę przytłoczonym. Ja chyba to też tak będzie na festiwalu, kiedy to jest, wiesz, ósmy film festiwalu, czwarty tak. film tego dnia. Już się chce się spać trochę, a rano trzeba wstać i robić wywiad z jakimś amerykańskim reżyserem. No tak, pewnie tak. Ciężko. Ciężko, straszną mamy pracę, strasznie trudną i strasznie smutną. Więc. Więc są twisty. Więc są twisty, tak, tak. I mam, mam tyle przemyśleń co do Lighthouse i w ogóle tak śmiesznie, bo tutaj w, re, w redakcji mini dygresja. I oglądam, a jest ta scena, kiedy Robert Pattinson się masturbuje do, do tej syrenki, tam mhm. ma już nerwizję i tak dalej. I jest taki półnagi i, i Michał e, Walkiewicz podchodzi z jakimś pytaniem Co do wyglądasz? mnie. Tak, nie, ja tak szybko, nie. tak szybko <laughs> zmieniam. <laughs> Także. Nie, 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 <laughs> nic nie oglądam. <laughs> Więc. No więc tak, się trochę zawstydziłam, nie powiem. E, tak, no i Robert Pattinson wygląda tak. bardzo interesująco w tym filmie też. Tak działa wąs. Tak działa wąs, tak. Ale on tak, od filmu Bez wąsów, czyli i Czarownicy, chociaż są tam mm -hmm. wąsy chyba. Są, so, nie, no tata ma wąsy. Tata ma wąsy, tak. No, tata ma musi wąsy, wąsa, brodę chyba. Można by dyskutować, czy, czy czarny Filip ma wąsa też, ale nie wiem. Czarny Filip chyba ma brodę też. Brodę raczej, kozy tak. mają raczej brody. No, goatee się nazywa, więc. <laughs> Dobra, kończymy z tymi sucharami. Zaczynamy rozmawiać o filmach. Czarownica. Czarownica. To ja powiem tak, bo ten film zazwyczaj się go wpisuje oczywiście w ten nurt posthorrorów, mm -hmm. elevated horror, jak śmieją się twórcy Ostatniego Krzyku, mm -hmm. to jest dyskusja oczywiście na inny odcinek czy, czy określenie post-horror nie jest, aby określeniem protekcjonalnym, które wprowadza podziały niesłuszne na kino dla widza masowego i kino dla widza dojrzałego i wyrafinowanego. Tak? Aż, tak, aż tak myślisz? Nie, bo, bo ja. Sekundę to może się skupmy mhm. na tym, bo mi się wydaje, że to jest po prostu określenie, no tak jak się mówi, anty no, mhm. Coś, co jest. Było czymś, a teraz jest trochę czymś innym. Wiesz, i... to są rzeczy, które wydają się proste. Natomiast kiedyś Marcin Pietrzyk próbował mi udowodnić, używając narzędzi logiki, mm. że antywestern nie może być westernem, skoro jest anty. <grym> no tak, ale to jest Marcin Pietrzyk, no ale. Ja tylko akurat... powtarzam, jest taki silny nurt tak. krytyczny, okay, który dobra. się teraz pojawia, że jakby. który jakąś taką klasowość dojrzewa w rozumiem, tym podziale. Rozumiem. Nie? I jest wiele osób, którym się to nie podoba. Chociaż moim zdaniem, no, to jest mimo wszystko adekwatny opis, jakby. Doświadczenia kinowego, które dają nam te filmy. No, ewidentnie mięso, czy, czy lament, czy czarownica, czy Karoditari, czy, czy wymagają trochę innego podejścia ze strony widza niż krzyk, czy piła, czy, czy cokolwiek. Co wcale nie znaczy, że krzyk, czy piła są gorszymi filmami. No nie. Czy filmami, które należy jakoś protekcjonalnie traktować. Mhm. Po prostu trochę inne doświadczenie filmowe, one celują, no i siłą czy Czarownica wpisuje się w jedną z tych grup, a nie w drugą z tych grup. Ale ja bym powiedział tak, z tej pierwszej grupy, w tej, w którą wpisuje się Czarownica, której nie nazwę tutaj post-horrorem, to Czarownica jest chyba moim ulubionym filmem. Ale czy to Czarownica nie jest w ogóle po prostu Twoim ulubionym filmem? Jednym z Twoich ulubionych filmów. Dodałeś go przecież do swojej listy filmów dekady. Tak, to prawda. Czarownica była w moim topie dekady, gdzieś w okolicach miejscach Piątego bodajże. Mm -hmm. To, to jest, jest ciekawe. Chociaż nie jest to film, który znam jakoś szczególnie. Wydaje mi się, że widziałem go dwa razy. Mm -hmm. Nie jest to film, który jakoś sobie powtarzam wieczorami, ale może dlatego, że trudno sobie ten film No to tak nie powtarzać. jest film taki, który sprzyja powtarzaniu, właśnie. Tak, ale to jest tym większe osiągnięcie, przynajmniej w moich oczach, że. że że ta grupa jest grupą bardzo silną. No Mamy tam. No, mięso wspomniane przeze mnie. Mamy Coś za Mną chodzi. Mamy Hereditary Meets A teraz mówisz o post-horrorach. Mówię o post mm -hmm. tak. Post-horrorach albo nie post-horrorach, zależy kogo spytać. No. Lament koreański. O, to jest dobry film. Też Jordana um, Pila filmy. Ja uciekań tak. nie jestem aż takim fanem, ale ten jego drugi film, czyli As, to tak. my uważam za bardzo ciekawy. O, oczywiście je tak samo na filmu bo mm -hmm. ceny są bardzo mylące. No, ale z no, tych ale wszystkich filmów, jeżeli... gdybym miał wskazać swój ulubiony, wskazałbym mm -hmm. Czarownicę po prostu. Czarownicę. Ten bardzo długi i skomplikowany <noise> sposób chciałem powiedzieć to. <noise> Lubię Czarownicę. <noise> Więc ja też lubię Czarownicę, lubię Annie Taylor-Joy, która jest świetną. To chyba była jej jaka, taka breakthrough through rola. Ja nawet nie sprawdzałem, czy to jest jej debiut, ale to jest na pewno film, to po którym nie jest świat ją zauważył. To nie jest jej debiut, to jest jej taka jakby przełomowa mhm. przełomowa rola. I ona jest idealna jako taka trochę niewinna, a młoda, trochę a trochę winna. Gdzieś wyczytałam w jakimś wywiadzie, gdzie Edgars mówił, jak ją zatrudniał, że ona absolutnie wygląda na, os na osobę, która nie chce być purytanką. E, i, I dlatego ją, ją tak. Więc, e, więc to ona tak właśnie wygląda. No, nie, ale to nie mógł jak, też zatrudnić Madonnę, <grym> idąc dalej tą linią tą, tą myślenia? Tą linią myślenia. No nie, ale jakbym chyba Madonna nie starała się o tą rolę. Może, może miałaby szansę. W każdym razie ja się trochę bałam. Jak zaczęłam oglądać ten film, to obejrzałam tak mniej więcej do połowy, mm -hmm. do momentu, jak tam dziecko znika, to nawet nie jest połowa i, i oni się gubią w lesie, jest ten moment. Mm -hmm. I w tym momencie się już myślę sobie, dobra, wystarczy, już, już się przestraszyłam wystarczająco. No właśnie, ale ten ale straszny ten... królik tam się na nich gapił i a, nie, te drzewa. Pojawia się królik, to ile wyłącza film? Nie, to w każdym razie, to co można też powiedzieć o że to to, że on właściwie nie straszy strachami. To znaczy, te strachy są, ale właściwie to, co jest groźne i przerażające, to nie do końca. Czy to jest bardziej człowiek jest, jest A czy ja, że, jakby Żeby dla dobrej dyskusji powiem, że to, to nie jest coś, co post-horror wymyślił. To jest jakby no, klasyczny trop tak. z literatury Stephena Kinga na przykład. Na gdzie przykład tak. Są duchy, wilkołaki i cokolwiek. Nie wiem, czy są wilkołaki u Kinga. Na pewno gdzieś są wilkołaki u Kinga. Facet mm. napisał tysiąc książek. Ale zawsze gorsi, gorsi są ludzie. Zawsze no tak. z, to zło jest jakby no, no normalne w pewnym mm. sensie. Nie jest nadprzyrodzone. Tak. Tylko ono jest częścią tego, tego świata nienadprzyrodzonego mm. świata, rzeczywistego, realnego, ludzkiego. Więc to nie jest coś, co wyróżnia post-horror, chociaż post-horror bardzo jakby zgłębia ten temat. Tak. Wydaje mi się, że może bardziej niż taki klasyczny horror, czy, czy Stephen King, czy coś. To też inny jest inny sposób budowania strachu chyba, nie? Tak. bo to jest to, o czym mówisz, że bałaś się, że jest atmosfera taka z, 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 zawiesista, może tak. można tak to powiedzieć, ale nie ma za dużo takich mechanicznych metod no straszenia, jest, typu jumpscare. To jump, tu jest może ma. jeden jumpsker, jak czarownica wyciąga swoją pazurzastą dłoń. Jest taka jest scena taka takiego scena. snu wizji, być może, że, że chłopiec idzie do chłopiec syn idzie do chatki czarownicy i tam jest taka w czerwonej pelerynce. Aj, i ona go łapie. Taka, taka pani. Ale e... to nie jest jumpscare taki klasyczny. No nie, ale nie. jest to rodzaj, że nagle jumpscare... w kadrze pojawia się coś. Coś, co nie. Coś, no ale nie, nie, no, nie, no, no, nie, ale ty już się boisz, jak widzisz piękną panią z obfitym dekoltem i już się zaczynasz bać. A, no bo widzisz, są dwa no. rodzaje jumpscarów. Jest jeden jumpscare, który polega na tym, tak mi się przynajmniej mm -hmm. wydaje, że wiesz, że on nadejdzie. Mm -hmm. I cały numer polega z tego, że ty wiesz i po prostu czekasz. Na, no na przykład, tak. Coś za mną chodzi, jest filmem całym zbudowanym na tej no. zasadzie, gdzie ty wiesz, że coś gdzieś się pojawi i po prostu coś, coś siedzisz i tak. skanujesz ekran, szukając z której tylko strony. Mm -hmm. To chyba nawet. Nie wiem, czy John Carpenter to zagrał, ale w pierwszym Halloween już mamy to klasycznie mm -hmm. wykorzystywany ten chwyt, że nie wiemy, gdzie się pojawi ta maska Michaela Myersa, mm -hmm. tak, która tak, jest oczywiście tak, biała tak. i w ciemności się tam gdzieś tam zawsze majaczy mm -hmm. i się wyróżnia. I jest drugi rodzaj grzamskera, Czyli takiego bardziej mechanicznego, bardziej wulgarnego, powiedziałbym, gdzie po prostu znienacka coś. coś wyskakuje. No tam jest taki moment w czarownicy, gdzie te dzieciaki już są zamknięte w szopie przez tatę. Mhm. I tam jest ta czarownica, która pije, zdaje się, mleko kozie. I to jest taki trochę jumpscare, że ona tam się odwraca i ma taką straszną minę i wszyscy krzyczą. To bym bardziej powiedziała, że to jest taki klasyczny, jedyny jumpscare, który tam był. Natomiast to, co było niesamowite w tym filmie, dla mnie, w, w sensie w czarownicy, to jest atmosfera i to, mhm. w jaki sposób um, Robert Eggers buduje tą atmosferę i zanurzenie się w tym świecie. Że my tak do końca nie wiemy, nie jesteśmy pewni, czy. To, co się dzieje bohaterom, uh -huh. czy to jest w ich głowie, uh -huh. czy to powoduje ta ich kukurydza uh -huh. ma jakiegoś grzyba, i tak dalej, więc to też jest takie niby zasugerowane, uh -huh. że to może oni po prostu sobie halucynu uh -huh. halucynują. Że oni w to wierzą, to znaczy, że te rzeczy, które się przytrafiają, te, te, te podejrzenia i te czarownice, że to są tak bardzo mocno zakorzenione w ich w systemie wierzeń, czyli w uh -huh. połączeniu, połączeniu z religią i też wyczytałam w wywiadzie, że Robert Eggers mówił, że on tak bardzo jest właśnie skupiony na tych szczegółach mhm. historycznych, żeby, żeby pomóc widzowi bardziej zanurzyć się w tym świecie i żeby te wszystkie nadnaturalne rzeczy, które się dzieją, były jakby logiczną częścią tego świata, mhm. jeżeli to ma sens. To znaczy, nie, nie wiem, czy to do końca ma dla mnie sens. To znaczy, ja bardzo szanuję jego przywiązanie do szczegółów historycznych. Ja bardzo lubię historyczne filmy, a im więcej szczegółów pasujących do epoki, tym bardziej ja się cieszę, więc szalenie lubię oglądać jego filmy. Właśnie mam świadomość, że tkanina, że buty, że kubek, że on naprawdę to sprawdził i że to jest takie, jakie powinno być wtedy. Bo on jest chyba takim facetem, który jeśli akcja filmu dzieje się w szopie z, z XVII wieku, to on użyje do budowy tej szopy tylko desek i gwoździ, których używano w XVII tak, wieku. dokładnie, no ale tak to jest. No i dlatego te filmy też tak wyglądają i dlatego ta atmosfera tych filmów też jest mhm. świetnie oddana i że te, te plany, które on buduje, że to nie jest jakieś studio, tylko że on naprawdę rzeczywiście buduje te chatki. Mhm. No nic, no w każdym razie e, facet się przykłada. E, ja to bardzo Szanuję. Nie wiem, czy koniecznie musi się absolutnie przykładać aż tak bardzo, ale jeżeli jemu pomaga to w procesie twórczym i wychodzą takie filmy, jakie mu wychodzą, to ja się bardzo cieszę. Natomiast jego filozofia, no to nie wiem, czy to jest potrzebne nam, że. Skąd ja mam wiedzieć, że taki kubek akurat był tylko wtedy. No to w wiadomo, że wieku. liczy się efekt ekranowy, tak, ale jeśli tak. jemu, to tak jak mówisz, tak. to zanurzenie się pomaga zbudować ten efekt ekranowy, to okej. Okay. Mm. Tym bardziej, że to pracuje też tematycznie, bo wydaje mi się, że gdyby próbować wskazać jakiś taki naczelny temat jego kina, czy naczelny motyw, mm -hmm. który pojawi, tak. pojawi się w każdym z tych filmów, to jest właśnie to napięcie między. Tym, co wyobrażone, jakieś fantastyczne, tak. mityczne, też religijne, a tym, co właśnie konkretne, rzeczywiste. I z tego napięcia bierze się ten, biorą się główne konflikty z tych filmów. Tak. Konflikty tych filmów. I też mówiłaś tutaj o tej ambiwalencji. To jest też charakterystyczne. Mhm. W sensie to, czy to się dzieje naprawdę, czy to bohaterowie sobie wyobrażają, że on jakby pozostawia tę furtkę. No omen to jest bardzo właśnie taki posthororowy chwyt, mhm. gdzie część widzów, nazwijmy ich widzami wyrafinowanymi może mieć problem z złyknięciem tego, że o, nagle pojawi się diabeł, albo mhm. o, nagle pojawi się duch. Oni zawsze lubią tak. mówić, a może nie, może to się przyśniło. Może to się przyśniło, tak. To jest, po tym poznasz widza arthausowego <grym> <grym> Jager zdaje widzom arthausowym, to co, to, co by chcieli. No, 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 wydaje mi się, że to jest, to jest coś, co sprawiło dużo problemów w że ten mhm. film trochę, że on sugeruje, że będzie ambiwalentny, po czym na końcu się okazuje, że jednak tam naprawdę są demony i szatany mhm. i wielu widzów nazwijmy ich wyrafinowanymi, Mogło poczuć się oszukanych na końcu. Natomiast wiel, wiele widzów niewyrafinowanych, takich nazwijmy nieładnie, mogli się poczuć oszukani przez to, że film był bardziej bergmanowską psychodramą. No. A potem dopiero się zaczynały prawdziwe horrory, ale to jest mm. na marginesie. W każdym razie mówimy o tej ambiwalencji, że ona jest charakterystyczna dla filmów Eggersa. W Wikingu trochę mniej, ale w Wikingu też jest ten motyw. Nie, no, w Wikingu też jest ten motyw. Mi się wydaje, że Viking, z Wikingiem jest ten problem, że ten film by wyglądał zupełnie inaczej, gdyby nie to, że, ten, że kosztował tyle, ile kosztował. Tak. I Eggers nie miał tak zwanego final cut, tak. czyli nie. nie, nie Takiego programu mi, do montażu. To, tak, właśnie, chciałam zrobić ten żart, ale nie uprzedziłeś. Czyli po prostu nie, nie był ostateczną osobą, która decyduje mhm. o tym, jak wygląda zakończony film. I wydaje mi się, że to troszeczkę działa na niekorzyść filmu. To znaczy, że gdyby on rzeczywiście przeprowadził swoją wizję, taką jaką pewnie miałby w głowie, to ten film by się składał z przemocy i rytuałów. Mhm. Natomiast tutaj, niestety, ale to pewnie przejdziemy za chwilę do Wikinga, ale jeszcze to powiem: są momenty, które są bardzo mocno przegadane, i te dialogi kompletnie nie siadają. Mhm. i jest... O Wikingu teraz mówię, i jest to dosyć um, nudne przez to. Mhm pewne wątki są kompletnie niepotrzebne i można było je totalnie wyciąć i widać było, że to troszeczkę studio tam e, maczało swoje palce. E, no to no, jest dobry kontrast no. z Czarownicą. Tak. Próbuję wrócić rozmowy do Czarownicy. Nie, bardzo słusznie, bardzo słusznie. Bo też mamy mnóstwo gadania w tym filmie, mnóstwo dialogów, tak. ale to wszystko jakby, wszystko działa, nie? Tak, tak, bo właśnie jak porównasz teraz jeszcze raz, wrócę na chwilę do Wikinga, to co mnie na przykład, y, mi się w Wiking, bo Wiking mi się ogólnie bardzo podobał, ale to co mnie znudziło w tym filmie, to jest, że ja bym chciał. Chciała oglądać, jak Aleksander Skarsgård rozwala typów siekierą, mhm. a nie chce mi się oglądać, jak Aleksander Skarsgård naprawia płot, czy nosi e, siano, czy dywan. A tego jest zdecydowanie więcej w tym filmie. Natomiast w, i w Czarownicy, i w Lighthouse te takie codzienne czynności, mhm. które są powtarzane przez bohaterów, są jakby esencjonalną częścią opowieści uh -huh. w sensie że one tworzą tą atmosferę, one tworzą pewien rytm i są pe w pewnym sensie właśnie zrytualizowane. Uh -huh. A tu w Witkingu to nie działa. To nie zadziałało tak jak w jego dwóch poprzednich filmach. No przecież cały Lighthouse się składa z po pierwsza połowa Lighthouse'u, nie cały. Pierwsza połowa lighthouse, Lighthouse'a, dobrze odmieniam, Lighthouse'u. Pierwsza połowa filmu Lighthouse Składa się z tego, że Robert Pattinson robi różne nudne rzeczy, uh -huh. prawda? Wiezie taczkę z węglem, wnosi jakąś beczkę po schodach i tym podobne. I jest mu bardzo ciężko przy tym, jest bardzo smutny z tego powodu. Potem, jak to mamy w Wikingu podobny motyw, to już to coś tutaj jakby zgrzyta i nie, nie pasuje, i wręcz to jest nudne i niewciągające, jakby nie, nie działa tak jak w tych poprzednich filmach. No, to ja wracam do tej ambiwalencji, do mm -hmm. tego napięcia między tym wyobrażonym a, tak. tym, a tym rzeczywistym. Bo no właśnie to rzeczywiste to jest właśnie to, co teraz opisujesz, tak. czyli te, ta ci, jakby ci, ci, żmudność ci, codzienności, tak. te, te rytuały wciąż powtarzalne, te prace domowe, które trzeba wykonać i to otoczenie, które też z tym pracuje. Jakby mm -hmm. w karownicy mamy rodzinę mieszkającą w jakiejś chatce na skraju, e, na skraju lasu. lasu, gdzie generalnie jest zimno, ciemno, strasznie, ponuro i w ogóle nie wiadomo, co tam w tym lesie się czai. Tak. No i oni się rzeczy, jakby szukają jakiegoś ratunku, jakiegoś wytłumaczenia, czegoś, co ukoi ten ich ból egzystencji, tak. więc kierują się do Boga, do religii. Jakby i nie chcący, tylko zapraszają tego diabła cały czas się go bojąc. Oni, tak. w, oni nieustannie, ojciec, jakby nieustannie wszystkich poprawia, strofuje. Straszy tym, że diabłem. Tak. No i się rzeczy, ten, ten diabeł przychodzi niemalże, niemalże zaproszony. I to jest bardzo, bardzo fajna wizja, gdzie okazuje się, że raz, że wyobraźnia, która może być ratunkiem, która jakby jest wykorzystana jako Podpórka, jakby. Jako podpórka, no ok, może być, pod, może być słowo podpórka, nie mamy chwilowo lepszego słowa. Podpórka to jest takie 17 wieczne słowo. Mm. No nie, ale chodzi I to, o to. ta właśnie tak. w obrazie podsuwa bohaterem tak. kolejne fantastyczne obrazy, a ta ucieczka do Boga okazuje się właśnie pułapką, mm. no bo to w zasadzie, w zasadzie to tutaj rozwala tę rodzinę. I tutaj też ciekawie jest przemyślana, czy przewartościowana taka moralna wykładnia gatunku, tak. gdzie zwykle diabeł to jest tą siłą zła. Tutaj mamy dobro, i tak, tak dalej. Diabeł to cienie, i w ogóle siarka, i, i coś tam. Tu się nagle okazuje, że diabeł ma całkiem sensowną propozycję. Zwłaszcza jeśli jest się kobietą uciskaną przez patriarchat. No tak, to diabeł, tak. który, czarny Filip, który proponuje ci masło, dosłownie tam tak, kusi masłem nie, bohaterkę. Tak, czyli tak, dobrym jedzeniem, pięknymi strojami, i wolnością możliwością robienia tego, czego się chce tak na I to jest sposób. fajne, że pakt z szatanem jakby nie smakuje jak porażka, że ten, hmm. ten finał filmu jest paradoksalnie, przewrotnie finałem triumfalnym, gdzie te czarownice zaczynają lewitować tak. i to sobie myślisz, super, nie? Że może, no mają... może to jest też ten strach, że feminizm, niektórzy się boją takich właśnie hmm. ruchów i tutaj no. diabeł jest też tą, diabeł jest tą siłą emancypacji. Tak. E, jeszcze jest taki film Oza Perkinsa, syna Antonego Perkinsa, Zło we mnie. Hmm. Z Kiernan Shipka bodajże tam gra i Emma Roberts, mhm. który też bardzo ciekawie pracuje z takimi konwencjami horrorowymi. On też w podobny sposób przewartościowuje horror i w podobny sposób jest na takim minimalu zrobiony, ale jednak z tych filmów czarownica, czarownica jest, jest ciekawsza. Jest nie, no bo to jest w ogóle fajne u y, Roberta Eggersa, jest właśnie to, że, że te filmy można w różny sposób czytać. Mhm. Tam nie ma jednej interpretacji. I można się bawić tymi interpretacjami, prawda? Bo to można też właśnie o represjonowanej seksualności uh -huh. z jednej strony, o religii, która dręczy ludzi z, z drugiej strony, z trzeciej strony, właśnie o ludziach, którzy um, wariują, bo są sami i, i jakby jest wiele poziomów, i, i szczególnie w Lighthouse jest tego dużo więcej uh -huh. i jest bardziej ambiwalentnie. W sensie, że. Tak, jest... w Lighthouse bardziej niż w tak. 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 Bo, bo Czarownica ci jednak daje takie... Jednak czarny Filip na końcu mówi, no, czarny mam dla filip... ciebie masło. Tak, mam dla ciebie masło i sukienki. No właśnie to, co powiedziałeś, no, jakby Czarownica daje ci od... jasną odpowiedź, natomiast Lighthouse ci nic nie daje. W sensie daje ci strasznie dużo, a z drugiej mhm. strony strasznie dużo pytań. O, tak bym to powiedziała, natomiast y, dosyć mało odpowiedzi. I to jest y, też ciekawe. W innym wywiadzie, który słyszałam, mm -hmm. Egers mówił, że, że Czarownicę on nie lubi oglądać, nie lubi wracać do tego filmu, bo tam jest dużo rzeczy, które on chciał, a mu nie wyszło, ponieważ mm -hmm. to był jego debiut, i w każdym razie to, co miał w głowie, nie do końca się przełożyło na, mm -hmm. na obraz. Natomiast w Lighthouse on już miał 100% jakby kontroli nad tym, czyli wszystko to, co chciał, dostał na, na ekranie. I też mówił bardzo ciekawą rzecz, że mm, William Defoe od razu złapał o co mu chodziło i, jakby super się poddawał, i był takim aktorem, który instynktownie rozumiał o co mu chodzi. Natomiast miał problem z Pattinsonem, który. Dużo rzeczy, zadawał dużo pytań o. i dużo rzeczy kwestionował, i przez to, co jakby. Oczywiście to była taka prasowa wypowiedź, więc nie mógł powiedzieć, że. co mnie strasznie wkurzało, tylko mówił, że no, to mu pomagało w jego procesie, bo on jakby mhm. mógł rewaluować swoje jakieś tam założenia, co jest też zawsze dobre dla procesu twórczego. No toż też fajnie on się dubluje, czy nie tyle dubluje, jak w parze z czarownicą może goś oglądać, mhm. jakby. Czarownica opowiada o tym pierwiastku żeńskim, który się jakoś wyzwala. Mm -hmm. Natomiast Lighthouse jest tym filmem męskim. A, no tak. To też z cytatu z zegarzem, mm -hmm. z wywiadu z Egersem, cytat, gdzie on powiedział, że to jest film o tym, że. Nic dobrego nie wyjdzie z sytuacji, kiedy zamkniemy dwóch facetów w wielkim fallusie. I to jest trochę z żartem, ale bardzo celnie wydaje mi się. Tak. Zresztą ten żart też jest na miejscu, bo na przykład humor jest czymś absolutnie tak. nieoczekiwanym w tym filmie, co też bardzo, bardzo ciekawie tutaj pracuje. Yy, Mówię tutaj o tym całym jakby tak. gastrycznym humorze, yy, cielesnym humorze fizycznym, fizjologicznym. Tak. I to się z kolei rymuje z tą, jakby, z tą grozą tej egzystencji i z tym powtarzalnym rytmem tych wszystkich tych wszystkich zajęć, które oni muszą wykonać, żeby zarządzać tą latarnią morską, tak. gdzie oni powtarzają w kółko te same rzeczy i po prostu to jest jak taka spirala niemal, że kręci się, kręci hipnotyczny rytm taki się wytwarza no. i potem zaczynasz sobie wyobrażać syreny i macki i nie wiadomo co. Tam masz zresztą tę spiralną, spiralne schody no do właśnie. wieży. To jest film, który jest skonstruowany jak jakiś po prostu precyzyjny mechanizm. Tam, mhm. tam nie ma nic, co, nic niepotrzebnego. Gdzie każdy obraz jest odniesieniem do czegoś co się potem wydarzy albo co się wydarzyło. Mhm. No, sam fakt, że to jest coś, o czym kompletnie nie pamiętam po pierwszym seansie, że oni mają tak samo na imię, że oni mhm. obydwoje mają na imię Tomas. Mhm. Znaczy ja pamiętałam, że, on, że postać Roberta Pattinsona się przedstawia inaczej, to znaczy, mhm. że on tam ukrywa tajemnicę i podaje inne imię, a potem się okazuje, że oni mają tak samo na imię. Mhm i William Dafoe oskarża, robi coś, a potem oskarża, że to ro Robert Pattinson to zrobił. Wiesz, i myślisz sobie, hej, on tutaj się nim bawi, ale może rzeczywiście są dwie wersje jednej postaci, że może tu jest ta zabawa. To się e też rymuje trochę z Czarownicą, gdzie główna bohaterka na imię Thomasin. Tak. <noise> ale to już tak na marginesie. To na marginesie, dobre imię swoją drogą. E ale e wracając do Lighthouse, tam jest taki motyw, no tam jest mnóstwo motywów. Nie, tam jest taki motyw, tam jest mnóstwo motywów. Mamy też tą represjonowaną seksualność mhm. i to powiązanie seksualności z przemocą. I te różne jakby takie homoerotyczne wątki, które nie do końca muszą znaczyć, że bohaterowie są mhm. gejami, tylko po prostu, że są zamknięci w małej przestrzeni i jakby mają te różne. Um, no, ciało pracuje. Ciało no, pracuje, prostu. tak. Chucie no, chciałam powiedzieć. O. E, tak, no i, i cała ta sfera, właśnie mistyczna, czy tam mitologiczna. Prawda, to no, no, mi, mamy mit, mit o Prometeuszu, mhm. który też tutaj światło dla ludzkości, ten dostęp do wiedzy, kompleks Edypa, no, skarbonka, która jest pełna tropów. No tak, bo na przykład przeciwnie czarownicy, która. Jest otwarta jakby znaczeniowo, ale jakby, jakby tak. mniejsze jest to pole znaczeniowe. Mm -hmm. Generalnie można strzelać w różne miejsca, ale wszystkie te ostateczne. Z, no jest z, masz może dość, ze trzy rzeczy, które tam. Te interpretacje mimo się... wszystko tak. będą dość blisko znaczne, tak. wydaje mi się. A tutaj mamy jakby takie bardzo szerokie pole tak. od inspiracji, które zostają uruchomione, tak. gdzie mamy jej. Niemiecki ekspresjonizm, tak. I kinowych, mówię tak, na razie, inspiracji. Tak, tak, tak. The... Nie ma kino w ogóle. Murnau czy Dreyer, ale też... Charlie głowa do... Chaplin na przykład. Chaplin. Jasne, że tak. Prawda? Głowa I... do wycierania tak. Linka, ale też literackie, gdzie mamy i Crafta, i Edgara Alana Poego, mhm. i Melvilla, z... Z tymi jakimiś obsesjami marynistycznymi. Sienkiewicza. Sienkiewicza? no w sumie latarnik. Ja się śmieję, hmm. Tylko dlatego, że ale, latarnik to nie... nie. Ale i mu też tam się trochę pomieszało no, w głowie. Trochę tak. I to no. przez literaturę właśnie, nie? więc tak. w sumie... W no sumie wątpię, to... wątpię, żeby Egeks czytał latarnika, ale nie, to był to, był, to był rak. No wiesz, ale jakby nieświadomość zbiorowa pracuje. Jung. No też właśnie, jakby... Jung, jak już był Freud, tak. tak jak mówisz, Prometeusz, ale też można na przykład to czytać jako opowieść o dwóch facetach uwięzionych w krzyżcu. Mm, tak, no. no. O poczucie winy, o całej... Ojciec kontra syn. Tak, tak. Jest tego dużo, i też mi się wydaje, że każdy człowiek może mieć swoją interpretację i, i zdaje się, że Egers specjalnie to zrobił, bo też słyszałam w wywiadzie, jak Robert Pattinson mówił, że on na początku zadawał pytania Egersowi, jakby z czyjego punktu widzenia oglądamy ten film. Kto jest głównym bohaterem tego filmu? Czy to jest wszystko rzeczywiste, czy to jest wszystko wymyślone, czy im się to wydaje, czy to jest horror i. Egek, zdaje się, odpowiedział mu tak. No bo właśnie dokładnie chciałem zażartować. Że czy to się wydaje, czy to się dzieje naprawdę? Tak, to jest odpowiedź, która dobrze opisuje ten film. Tak. Tak, bo rzeczywiście też jakby patrzysz, jak, jeżeli chodzi o narrację. Hmm. Znaczy, z czyjego punktu widzenia oglądamy ten film? Bo troszeczkę niby Robert Pattinson jest tym prowadzącym nas hmm. e, przez tą historię, ale też mamy momenty, w których e, jakby jesteśmy z Williamem, de, Williamem Defoe, więc... Ale to jest, to jest strasznie ciekawe, co mówisz, hmm. bo ja nie wiedziałem o tym, że Pattinson tutaj miał takie jakby tak bardzo jakoś. E nie w myśle, Gersa próbował wszystko zrozumieć i zamknąć, bo to jest konflikt bardzo znamienny dla tego filmu, mm -hmm. bo to jest też o tym film trochę. No. O tym, że jakby egzystencja jest niepojęta, a pełna tajemnic i jakichś takich zagadek i, tak. i różnych nieprzyjemnych rzeczy, a ludzie jak te do światła lecą, próbując cokolwiek zrozumieć. A nie wychodzi. I tutaj też ten kontrakt, o tak. którym cały czas mówimy, między tą fantazją, religią, mitem, a tym konkretem ciałem, potem spermą, krwią i tak dalej. Też jest oczywiście wygrane, i tutaj też na poziomie na przykład tego, w jaki sposób bohaterowie się porozumiewają, gdzie Willem Defoe mówi tą jakąś tak, tym takim żargonem tak. marynistycznym, który mi miejscami wygląda jak Posejdon niemalże, tak. wygłaszający, wygłaszający jakieś monologi. Taka mu muzyka wręcz tych dialogów w tym filmie brzmi, ale to jest skontrastowane z tą właśnie taką niskością, i zwyczajnością, tak. i banalnością, tak. i fizycznością, i fizjologicznością tego, co się dzieje między bohaterami. No, i o tym to jest trochę film, że stąd się biorą właśnie te wszystkie interpretacje. Stąd się biorą te mm. prometeusze, Edypy, czyśćce bogowie, niebogowie, syreny, nie-syreny. Czyli z opresji tej rzeczywistości, <grym> gdzie próbując jakby wow. nazwać i zrozumieć i ogarnąć to wszystko, wymyślamy po prostu jakieś dziwne słowa, jakieś dziwne postacie. Bardzo mądrze to powiedziałeś. Ja chciałam tylko powiedzieć o atmosferze tego filmu, mhm. bo powiedziałeś o melodyjności dialogów mhm. e, i ja nagle sobie uświadomiłam, że ten, w ogóle ten cały film śpiewa, czy stuka, czy dudni. Mhm. E, masz ten rytm nie tylko wyznaczony obrazem, ale także dźwiękiem. Mhm. I ten cały dźwięk pracuje, ten, ten huk tych maszyn, to wycie tej syreny, mhm. wiatr. wiatr, fale, uderzenie rytmiczne fal i płacze mew. E, i to wszystko stworzy po prostu niesamowitą atmosferę, i ta atmosfera jest, jest częścią. Częścią tej opowieści, no w ogóle też sposób filmowania, prawda, ten prawie kwadrat, mhm. który ma, ma powodować, że, że obraz ciaśniej. jest że ciaśniej, że czujemy się bardzo jakby zamknięci i tak klaustrofobicznie. Ale z drugiej strony czarno-biały obraz, który bardzo przywołuje na myśl no właśnie jakieś takie stare fotografie. Zresztą oni zdaje się używali jakichś stuletnich obiektywów. Oczywiście. Te, no oczywiście, że używali. Które też powodowały wyciąganie zupełnie jakiejś starej taśmy, która Oczywiście, Czy wiesz, że to jest końcone na taśmie? Czy to tak, jest tak, udawane tak, tak, ziarno? Nie, 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 nie prawdziwe nie, nie, ziarno. Nie, nie, no, oczywiście. Nie, nie, oczywiście. nie oni, to specjalnie nawet sprawdziłam, bo to, mhm. to, to jest. Bo to jest pierwsza rzecz, ja pamiętam wrażenie w Kinie. Przepraszam, że ci ale no. Pierwsza rzecz, jaką zauważyłem, to ziarno. Mhm. Tam się chyba jeszcze pojawia logo wytwórni i wydaje mi się, że ono już jest. Już jest, już jest, już jest ziarni i sobie pomyślałem, a. Ha, ha, ha. <laughs> ha, ha. Ta, ta taśma jest stara, zdaje się. I ona jakby wy, wytłumia niektóre kolory. Znaczy, jakby, no wiadomo, to jest czarno-białe, ale mm. chodzi o jeszcze. Ten film naprawdę wygląda jak stare fotografie czy stare filmy, prawda? Mm. Więc to jest, to jest dodatkowo wspaniałe. I takie mam wrażenie, że właśnie przez to, że jest dwóch aktorów w porywach do trzech, bo jest jeszcze pani Syrena. i Pani Syrena. E, no, pani Syrena. <noise> I że, że, że rzeczywiście można skonstruować coś bardzo precyzyjnego w zamkniętym, w jednym, w jednym miejscu z dwoma aktorami, którzy, kurde, to co oni tam robią. Znaczy, wiadomo, no wiadomo, i no, co, co tu można mówić, no Willem Dafoe jest świetnym aktorem, Robert Pattinson jest świetnym aktorem, jest w ogóle, żeśmy się śmiały z Grosią że Dobrze wyglądał w tym filmie, mimo że był brudny i, i miał jakiś brzydki sweter. Ale że no, chłopak dobrze wygląda, no, co tu dużo mówić. Ale też mówiłeś o, tym, o tych dialogach. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że ty, oczywiście, że dialogi są wyciągnięte z jakichś dzienników mhm. z XIX-wiecznych, latarników. I też. Język jest bardzo specyficzny, akcent, którymi się posługują bohaterowie, jest bardzo specyficzny, taki e, dla tego regionu i dla tego okresu e, oczywiście. I mm, <sum> Strasznie mi się podobała ta scena, gdzie właśnie ty mówiłeś o tym Posejdonie, że Landofo wygląda jak, jak Posejdon, jak tam przeklina w pewnym momencie. A tam też chyba nie mruga. To, nie wiem, czy nie, nie mruga, ale nie wiem, czy pamiętasz, jakby jak się zaczyna ta scena, że oni zaczynają mówić ład, 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 ład do siebie, czyli co, 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 co. I potem się zaczynają kłócić o o to, że Willem do źle gotuje. I, I Pattinson mówi, że jesteś okropny, że straszne, że to jest niedobre, a Willem jest naprawdę smutny. I mówi, ale smakował ci przecież mój, mój lobster, ci smakował. O nie! Coś tam. I wtedy, i wtedy Willem wstaje i wygłasza tą mowę Posejdona. No właśnie fajnie są te przeskoki tak. od tego, że on, bo oni niemalże, tak mówisz Charlie Chaplin wcześniej, tak. oni są niemalże takim slapstickowym duetem, albo tak. flippy flap, może śpiewają te piosenki, ale... pijani przecież, mhm. tak. Trochę hmm. pewnie można, może to na wyrost, ale może też by można Beketę tutaj włączyć no. do rozmowy, nie? Klikając na godota. Oczywiście. Jakoś też się prosi, ale oni zarazem są tak smali i przyziemni, a potem nagle jest cięcie i właśnie jak Willem Dafoe tak. jak Poseidon, tak. nie mrugając, z wielką brodą. Tak. No, dużo, dużo, dużo rzeczy. Dużo rzeczy, tak. W zasadzie teraz jak tak mówimy, to brzmi jakbym... Jakby to był nawet lepszy film od tej czarownicy. Ja coś osobiście mówię. Podoba mi się ten takim ta zobacz prostota sobie i minimalizm. Go, sure, jasne, jasne. Ja też to bardzo doceniam, ale mm -hmm. zobacz sobie, nie wiem, kiedy widziałeś ostatni raz Lighthouse, powtórz wow. sobie, nie, na no serio, powtórz sobie właśnie z, z, takim, z takim nastawieniem, że bo, bo ja pamiętam, jak pierwszy raz oglądam, zwykle to jest zresztą tak, jak oglądam pierwszy raz filmy. No, że czekam, co się wydarzy dalej. Mhm. Bardziej jestem zainwestowana mhm. w fabułę i bardziej jestem zainteresowana właśnie w jakby w perypetie bohaterów, mhm. a dopiero potem, jak mam drugi seans, czy jak mi się film bardzo spodoba, no to zwykle oglądam drugi raz, mhm. żeby właśnie się zanurzyć w ten klimat i, i już nie czekać na to, co się wydarzy następne, tylko zobaczyć okej, okay, dobra, jak ten film pracuje, co tutaj działa, dlaczego to działa, a to, to nie działa i i tutaj w tym filmie działa tak strasznie dużo. Naprawdę byłam zaskoczona. I mówię ci, że jeszcze oglądałam w, w redakcji, czyli ciągle ktoś przychodził i coś chciał, nie, nie tylko Michał. Mogę się pokrzyć, jak Willem Dafoe, któremu Robert Pattinson przeszkadza. Przeszkadza. Albo na odwrót. W... odwrót. Może się jak Pattinson, któremu Willem Dafoe przeszkadza. Nie wiem, w każdym razie film zrobił na mnie ogromne wrażenie. No. No chyba nie tak ogromny, jak wiking, co? <laughs> Szukamy Szukajmy jakiegoś gładkiego przejścia. Pięknie! Pięknie ci wyszło. Ja tylko powiem tak, może bo teraz U. już chyba o wikingu tak, będziemy. Tak, tak. Ja przed obejrzeniem wikinga, przed obejrzeniem wikinga doświadczyłem omenu. Omenu? Omenu. Do, dokładnie dzień przed obejrzeniem filmu wiking okay. wchodzę do domu o -o. i patrzę, coś dziwnego leży na ziemi i miałem tak, że co to jest? Nie ruszam się na wszelki wypadek. Poczekam, aż to się ruszy, żeby dowiedzieć się, co to jest. I co to było? Jest takie opowiadanie Ambrosa Birsa o facecie, który wchodzi na strych i tam jest wąż. I całe opowiadanie jest o tym, że facet ma taki pojedynek na spojrzenie z wężem. Po czym facet dostaje zawał serca i umiera, A puenta jest taka, że to był wąż jakiś wypchany. trochę się tak poczułem, jak już się okazało, co to było. A co to było? A był to czarny Filip. Co? Mam zabawkowego czarnego Filipa z filmu, z filmu Wiedźma, What? takiego z zabawek Funko. Tak, wow. E, on jest taki bardzo sympatyczny. Okej. Okay. Ale czarny Filip jakoś tak się stał, że spadł z półki, wylądował <laughs> na ziemi i A -a. stał na głowie i. A -a. A a ale czy to znaczy? Nie krzyż do góry nogami, <grym> tylko kosiał do góry nogami, jeszcze bardziej. <grym> czy to może by właśnie religijnie znaczyło coś? Nie wiem, co że, to znaczyło. Tak, może że... znaczyło to tyle, jak czym pomyślałem sobie: o, ciekawy zbieg okoliczności, jutro mm -hmm. oglądam Wikinga. <grym> po czym okazało się, że to był zły omen, bo Wiking mi się podobał mniej niż myślałem, że mi się spodoba. Chociaż ja już na etapie zwiastuna czułem, że, że ci się to chyba będzie. nie będzie taki film, jaki chciałbym, żeby był. Z drugiej strony, miałem nadzieję, bo to jest już coś ciekawa rzecz mm -hmm. chyba do opowiedzenia o Robercie Gersie, miałem nadzieję, że może to zwiastun kłamie. Mm -hmm. Bo jest taki zwiastun czarownicy, Ale... mm -hmm. który absolutnie zakłamuje ten film, i obejrzawszy ten zwiastun, można sobie pomyśleć, że to jest film, Ale... w którym dzieje się tyle rzeczy naraz. A potem. Znaczy, myślę, że ktoś mógłby poczuć się zawiedziony po obejrzeniu tego Zwiastuna, pójść do kina, a tam. Ale teraz mówisz o Wikingu? Czy teraz mówi o czarownicy? o czarownicy. Nie, Wiking miał zwiastun, który absolutnie jakby miecze i. No nie, klatę. no miecze i tak. I, I tak. sobie pomyślałem, co? <laughs> <laughs> nie, ja właśnie miałem nadzieję, że, że ten Wiking będzie wyglądał bardziej jak Lighthouse mm -hmm. że to będzie kino w stylu, nie wiem, Dreyera albo Tarkowskiego. Że będzie czarno-białe albo przynajmniej monochromatyczne, jest Co? trochę monochromatyczne, jest i będą się chodzić. snuć i patrzeć w dal, i będzie wiał wiatr. To było moje Ale trochę w filmie. tak robią. Trochę, ale między tym biegają z gołymi krotami i się naparzają. No, no wiesz, no ja się z kolei bałam, że to będzie film, w którym po prostu będą y, fruwać flaki, będzie po prostu fe festiwal przemocy i jakiegoś trochę jest. ten. Trochę jest, tak, ale myślałam, że będzie bardziej. Mm -hmm. z kolei. I i trochę się bałam, że to będzie może za dużo dla mnie, że za dużo właśnie, że ten film będzie kipić testosteronem, mhm. i to jest coś, co mi do końca nie będzie pasować i tak dalej. Natomiast y, mi ten film bardzo podszedł. Tak jak mówiłam tam na, na początku, y, że troszeczkę, znaczy, powiem inaczej, pierwsza połowa. Myślałam, że znowu użyję tego sformułowania, że myślałam, że mi po prostu mózg wyparuje z wrażenia, że już jak jest ta scena, kiedy i ten wjeżdża na koniach do miasteczka i wchodzą te, te bębny mm. i, i ten śpiew rytualny, i, i ja się patrzę i myślę sobie, Jezu, jakie to jest wspaniałe! Jak, jak bardzo czekałam na taki film o średniowieczu, w którym widać to błoto z jednej strony, a z drugiej strony te wspaniałe ubrania i, i tych wojów, czy tutaj akurat wikingów w tym wypadku, ale mhm. że rycerzy i wojowników, i że w ogóle średniowiecze jest absolutnie źle reprezentowane moim zdaniem w kinie i absolutnie zasługuje na wspaniały, epicki film, bo tyle tam jest dobra, w, w, to właściwie w każdym okresie średniowiecznym. Mhm ale że Wigingowie też zasługują na wspaniały film. No i, i myślałam sobie, Jezu, to jest to, to jest to. Oni jadą i to wygląda wspaniale. A potem ten najazd na tą, <laughs> się śmiałeś przed nagraniem, wielką metropolię. <laughs> tak, bo najpierw <laughs> powiedziałem Wiocha, a potem sobie pomyślałem, że jakby <laughs> jest trochę inne czasy, więc... Tak, że to pewnie była całkiem spora osada, mm -hmm. jak na tamte czasy. E, tak, no i też to w jednym ujęciu, ale to nawet nie to, że to w jednym ujęciu, mm -hmm. bo dla mnie nie, to znaczy, to, że to jest w jednym ujęciu, to jest super imponujące i to jest naprawdę dobrze zrobione jedno mhm. ujęcie. I naprawdę się czuje jakby tą, tą walkę i tą, tą moc tego, mhm. tego natarcia. Ale, ale czekaj, aż się zgubiłam z wrażenia, bo nie wiem, co chciałam dalej powiedzieć. Nie, ale, że po prostu myślałam, że to, jest, to, że to jest najlepszy film, jaki widziałam. A potem się troszeczkę ten posiada. No i potem mamy właśnie Aleksandra mhm. z Karsgarda, chodzącego ze snopem Siana i skradającego się za chatkami. I ja myślałam, weź komuś przywal mieczem albo siekierą i że to, to jest to co chcę oglądać. No bo potem przez długą część filmu zabija ludzi off screen. No trochę tak. Więc może wolałabyś, żeby to było on screen. On screen. <gry> tak, tak. No, możliwe, możliwe. No, to jest ciekawy film pod względem właśnie tego, o czym opowiada. Mhm. W sensie czy to jest dekonstrukcja toksycznej męskości, czy to jest po prostu pochwała? Mhm. Bo moim zdaniem ta przemoc i w ogóle ta męskość tu jest dosyć karykaturalnie przedstawiona, w sensie, że to jest bardziej, oczywiście, że ci wikingowie są jak po prostu czołgi, mhm. jak maszyny do zabijania i są jeszcze, jak jest ten napad na tą wioskę, gdzie oni są półnadzy, też w wywiadzie słyszałam, jak Eggers mówił, że on w ogóle sobie zamarzył, żeby oni byli w ogóle cali nadzy mhm. i że tak właściwie było w historii, że oni potrafili napadać całkiem nadzy, ale mhm. jakby jako efekt psychologiczny, że, że tak, jak tak, idzie tak. taki po prostu golaz na ciebie mhm. cały zakrwawiony, to jesteś totalnie przerażony, mhm. ale że studio nie pozwoliło jednak, żeby tutaj coś było więcej widać, więc mają tylko takie skórzane majtki, maj ty, niektórzy z nich. Więc z jednej strony mamy mm, szalonych wojowników, z drugiej strony mamy te szalone rytuały, uh -huh. którym się oni poddają, które są po prostu gdzieś tam groteskowe w pewnym sensie. Przecież i ten rytuał, w którym i ten Hawk i młody Amlet biorą udział, gdzie szczekają jak psy, i. To jest e super moment, gdzie jest jakby test. Jak, jak mocno jesteś w stanie warknąć tak. i młody Amlet nie potrafi jeszcze tak warknąć, bo jeszcze nie przeszedł mutacji, mm -hmm. więc on wypuszcza dźwięk tyłem, że tak, tak powiem. Tak. I to jakby to jest docenione jako wyraz jego inteligencji, tak. tutaj sprytu w poradzeniu sobie z sytuacją, ale jest to też taki element humorystyczny, który mm -hmm. też jeszcze odwołuje się trochę do Lighthouse. Mm -hmm. Tym bardziej, że Willem Dafoe jest w kadrze, więc... Tak, no ale jest to dosyć groteskowe, jak się zastanowimy nad tym, jak to wygląda, no, że właśnie dwóch, dwóch mężczyzn, i chłopiec szczekają i tańczą mhm. półnadzy naokoło mhm. ogniska, a już nie mówiąc o tym rytuale przed bitwą, którą ci mężczyźni przechodzą, czyli też wycie i tańczenie w skórach przy ognisku jakimś. Po prostu jest to po prostu tak kuriozalne, a z drugiej strony fascynujące gdzieś. A tam jest też genialny moment. Nie wiem, czy zwróciłaś na niego uwagę. Bo mamy to przy, przygotowanie mm -hmm, tych tak. ber berserkerów do, do tak. bitwy, gdzie oni jakby wcielają te dusze wilków w, mm -hmm. przy ognisku. Potem jest scena ataku, gdzie też jest pełno takich epickich momentów łącznie z tym, że Skarsgard łapie dzidę, która i... została wyrzucona w jego kierunku i tak. on ją odrzuca. Mm. A potem bitwa się kończy i jest takie ujęcie na dyszących, zmęczonych wojowników tak, oni tam które tam siedzą są takie, rewelacyjne. Tak. To są takie rzeczy, których się zazwyczaj w kinie nie pokazuje. Tak. Tak, że oni takie są zmęczeni, tam sobie siedzą, siedzą przy jakiejś chatce. Tak. To jest też może, to może płynie z, tej, z, tej, z tego Boga realizmu, mm -hmm. y, któremu tak. y, tutaj pokłony składa Robert Eggers. Chociaż wydaje mi się, że jeśli mamy mieć Boga realizmu, to, to już o tym y, chyba już o tym rozmawialiśmy. To Aleksander Skarsgård wydaje mi się, że żaden wiking nie był aż tak. Y, a ja bym nie była tak przekonana, myślisz? bo to nie jest zauważ, że jego wyrzeźbiona klata uh -huh. to nie jest klata z Tarzana, która była uh -huh. idealnie, w proporcje i wiesz, i tutaj wcięcie w pasie. On, on wygląda jak taki. Taran, jak taki. On jest prosty, on ma taki jest moment, gdzie on biegnie, i mam wrażenie, że on biegnie i, i że aż się ziemia trzęsie, mm -hmm. bo on jest po prostu takim zwałem, mięśni. Nie, to I... żeby było jasne, Ja nie mówię, że wikingowie nie byli umieśnieni, ale wydaje nie, mi się, nie, nie. że. Nie, ale nie, mi się wydaje, że to jest inny rodzaj wyrzeźbienia. Mm -hmm. e, że... No dobra, ale dobra. Możemy się kłócić, czy Wikingowie byli aż tak. No nie wiadomo. Zwykle to byli, szczególnie ci tacy wojownicy. To byli jednak bardzo duzi panowie. W, mhm. Zresztą to pogrobach po archeologicznych, znaleziskach. Mhm. Można to, to wszystko sprawdzić. Tam jest też czy, oczywiście, że Egers, czy wyczytałam w wywiadzie, gdzie Egers mówi, że wszystko w tym filmie jest. Dokładnie takie jak w historii. Oprócz rzeczy, których mhm. nie mieli historycznych źródeł, że coś tak wygląda. Cały był fragment. Walkirię na przykład. No nie, o, nie <laughs> ale że cały był fragment, kiedy, kiedy Egers opowiada o tej tunice, którą ma na sobie Skarsgard, jak wiosłuje. Że to mhm. jest jakaś tunika, która została gdzieś tam specjalnie znaleziona w jakimś grobie, bardzo dobrze zachowana, i oni postanowili ją otworzyć, że to jest bardzo unikalna, coś tam, coś tam, coś tam. Mhm. No. Więc wiesz, moje serce historyczne po prostu bije dla takich momentów i dla takich wypowiedzi, i to, jak on do tych szczegółów różnych przywiązuje wagę, to jest fajne, ale też to, co jest fajne w tym, w tym filmie i w ogóle w tych pozostałych jego filmach, to jest właśnie to zanurzenie tych, zanurzenie ludzi w tym mistycyzmie, w tej religii, w tych wierzeniach, które są bardzo charakterystyczne dla, dla danej epoki. I że ci ludzie naprawdę w to wierzą. Mhm. Bo broni, Jacek Borowski, nasz kolega redakcyjny, spytał mnie, czy Wiking jest podobny do Green Knight'a. Mhm. I ja się zastanowiłam nad tym i myślę sobie zupełnie nie, mimo że jest bardzo podobna. Jest i nie jest. Jest i nie jest, ale nie, że jest bardzo podobna opowieść, to znaczy, mamy też rycerza, który jest. Mhm ma jakieś różne fantastyczne przygody, prawda, które nie są, w sensie nie, że świetne, tylko, że po prostu przygody nierealistyczne, nie ale różnica jest taka, że my jakby kupujemy, że ten świat jest fa fantazyjny, świat Zielonego Rycerza, natomiast mhm. tutaj ten świat jest realistyczny, natomiast to, że Amlet wierzy w to, że walczył z trupem o miecz mhm. w świetle księżyca, to jest prawdziwe, w sensie, że znaczy, my wiemy, że to, on, to jest coś, co jemu się wydaje, czy to, że widzi bio gdzieś tam, że, ale on wierzy w to, że to jest prawdziwe. Roz, mm. Rozumiesz, czujesz różnicę. No. Mm -hmm. no, o tym to jest film. No to tak. jest też ta ambiwalencja, o której cały czas mówimy. Może nie tyle ambiwalencja, bo w tym filmie to jest jasne chyba, mm -hmm. że to nie Odyn go zbawia, tak. to nie Walkiria go wywozi z niewoli i to nie wielki kościotrup y, jest przeciwnikiem, z mm -hmm. którym musi walczyć o miecz. Ale w jego głowie tak jest tak, właśnie. jest. tak I to jest trochę ta jakby może różnica tonu między tymi mm -hmm. dwoma poprzednimi filmami Egersa a tym, że tutaj mamy wyraźną tę granicę między tymi światami. Znaczy, ona jest wyraźna w oku widza. Tak. Przynajmniej zazwyczaj jest wyraźna. Natomiast w oku bohat bohaterów absolutnie jest absolutnie niewyraźna. Nie. I to jest bardzo ciekawe. To jest fajne. To jest coś, co mi się bardzo podoba. I to się trochę różni od y, Zielonego Rycerza, który mimo wszystko był filmem bardziej w fantazy jednoznacznym. Mm -hmm. No, to film łączy to, że one są takim art przepracowaniem po prostu konwencji kina, fantazy. Tak. No to można powiedzieć, że jest takim zdekonstruowanym Conanem w, w, A, no tak, w pewnym sensie. Tak. To, to jest też dyskusja, nie? Jak bardzo on jest zdekonstruowany i czy on jest zdekonstruowany, no bo wydaje ciekawe. mi się, że można ten film obejrzeć, obejrzeć go absolutnie. Nie chcę powiedzieć naiwnie, ale tak jakby jeden do jeden, że to jest po prostu opowieść o facecie, który ma mięśnie i chce się zemścić, w końcu się mści i koniec filmu. Mhm. A można to obejrzeć jako opowieść o nie wiem, absurdzie i y y y, ślepym załuku rytuałów y tak. wdrażania w męskość. Tak, tak. No to, to jest mm. dla mnie film. <ślad> w tym sensie, że ja tak to odebrałam. Dla mnie ten. Ten, ten cały świat tych rytuałów, yy, szczególnie te, w tej pierwszej połowie filmu, mhm. połączony z tą przemocą i jeszcze połączony z tym, jak ten, to, ta przemoc jest pokazana, jak ten film jest opowiedziany, czyli już tu mówię jeszcze raz o tym długim ujęciu mhm. napadu na wioskę, to wszystko się wydaje takie nierzeczywiste, mimo że niby jest rzeczywiste, ale z drugiej strony, to znaczy, chodzi mi o to, że te, ten film ma pewien rytm taki. Który właśnie w drugiej połowie wy, wytraca, mhm. ale właśnie ten rytm takiego, tej, tej rytualnej przemocy, o, może tak to po, połączę razem, że mhm. to jak ten świat się miesza, te wierzenia z, tym, z tą przemocą i jak to wszystko wpływa na, na siebie, jakie to jest właściwie, chciałabym powiedzieć, płytkie, y, jakie to jest wymyślone, jakie to jest w głowach tych bohaterów tylko, prawda? Te, to cało, Całe wierzenie, że jeżeli się zginie od miecza, Walkiria cię mhm. zawozi do Walhali. I, I że to jest takie honorowe, a śmierć jako starzec jest absolutnie niehonorowa. I w ogóle całe pojęcie honoru i, i walki, że to są takie płytkie, płytkie słowa. To są słowa, które z, z jednej strony mają strasznie dużo wagi dla tych bohaterów, ale z drugiej strony one takie są jakby... Ich śmieszność jest nam ukazana przez te właśnie dziwne. Ja to nie, nie, śmieszność, wydaje mi się, że to jest może za duże słowo, za ale duże. powiedział obcość. Bo to jest fajne, że w tym filmie, że on Coś. jakby nie opowiada o historii z perspektywy dzisiejszej. W A to sensie, że on jakby przyjmuje tak. tę perspektywę w całej jakby tej, tej różnicy między. Tym, jak nam się żyje mm -hmm. dziś, i jakie są nasze dzisiejsze poglądy, i przekonania, i, I wizja wartości, świata, i, tak. i też poziom wiedzy mm. o świecie, kontra to, jakie to było wtedy. I jakby ta różnica też jest, też jest mm -hmm. ciekawa, i jakby Eggers wykorzystuje to, wydaje mi się. Mm -hmm. Ale oczywiście, siłą rzeczy, jakby trudno uciec nam przed wzięciem tego w jakiś cudzysłów. I moim zdaniem, tu jest ambiwalencja w jego filmie, w sensie to, że. To można przyczytać, jako. Oczywiście ja akurat nie wiem, czy to działa na korzyść tego filmu, czy nie, mm -hmm. ale że to można przeczytać w kilka różnych sposobów. Mm -hmm. Ja mam takie trzy, trzy potencjalne odczytania mm -hmm. tego filmu. Jedno jest takie, absolutnie klasyczne, yy, yy, jeden do jeden, no to można mówiłeś, powiedzieć tak. naiwne, czyli to jest heros, który tak. wypełnia swoje przeznaczenie. Tak. Kropka. Tak. Jest jeszcze druga wersja. To jest taka bardziej właśnie dekonstrukcyjna wersja, mm -hmm. mianowicie taka, że to jest. To jest biedak na sznurku tradycji, wymogów, mm -hmm. wierzeń. Po prostu facet wodzony za nos przez to, w co wierzy, ślepo podążający za, tak. za swoją wiarą, za swoimi przekonaniami, tak. niezależnie od tego, czy tego prowadzi na manowce, czy to go doprowadzi do walhalli, która być może nie istnieje. To jest drugie odczytanie. Jeszcze jest trzecie odczytanie, mm -hmm. które wydawałoby się naj wydaje mi się takim najbardziej sceptycznym i najbardziej takim krytycznym, że to jest po prostu opowieść o facecie, który chce sobie kogoś pozabijać, i szuka dobrych <laughs> wymówek. I jest coś takiego, że każdy z tych filmów jest w tym filmie. Tak, zgadzam się z tobą, aczkolwiek mnie, mnie, jakby mnie najbardziej interesuje ta druga wersja, mm -hmm. którą przedstawiłeś i że to jest mm -hmm. coś, co do mnie trafia. I, I właśnie ten motyw przeznaczenia i wypełniania tego przeznaczenia i w momencie, kiedy bohater dostaje szansę nie... Nie wypełniać tego przeznaczenia. Znaczy, uh -huh. może sobie popłynąć, mieć święty spokój. I wcale nie jest powiedziane, że w, w jego wuj go gdziekolwiek znajdzie, jego dzieci, cokolwiek. Uh -huh. A on jednak y, uważa, że to jest jego obowiązek, że właśnie, że on teraz broni swoją rodzinę. Czyli znajduje sobie kolejny powód, żeby kogoś zabić. To jest trochę jak z tym diabłem w Czarownicy, tak. gdzie oni tak bardzo bojąc się diabła, siłą rzekł, że go zapraszają do tak. swojego domu. To tutaj mamy kulturę tak mocno zbudowaną wokół honorowej śmierci, że prowadzi do tego, że po prostu wszyscy giną. Wszyscy ostatecznie giną. Giną honorowo. Honorowo, tak. pięknie honorowo. No nawet Ethan Hawke w tej scenie, kiedy zdradza go jego brat, no to on jakby... On, on się cieszy. On się wręcz cieszy, tak. tak. Super, mogę zginąć w sposób honorowy. Tak, tak. Mogło być gorzej. No, mogło być gorzej. Nie, no to jest, jest ta scena, kiedy Amlet przebija swoją mamę mieczem mm -hmm. i ona mu dziękuje, że, że, że w serce. No więc to też jest dosyć absurdalne. Mm -hmm. Ale to jest też coś, co tak mimochodem jest w tym filmie. Jakby to w jakiś sposób te plany, to dążenie do, do świetności, honorowości i zwycięstwa obraca się przeciwko bohaterom. To na przykład widać w planie Fiolnira, mm -hmm. czyli, czyli brata króla tak. granego przez na Hoca, którym udaje mu się zdradzić brata. Tak. Jakby w, w zasadzie za namową żony, to z czasem się dowiadujemy. Tak. A potem i tak nic z tego nie wychodzi. On zostaje jakby zdegradowany, wygnany i zostaje de facto jakimś pasterzem na Islandii. No tak. Okej, okay, ma, ma, ma tam swoją, swoje gospodarstwo i swoich niewolników, no ale to chyba nie są te honory, jakich oczekiwał. No nie, no to nie, nie jest tym królem, którym był i ten hok. Dla mnie. Dużym rozczarowaniem muszę powiedzieć jest postać Annie Taylor-Joy, niestety. To znaczy, to mi się wydaje, że to jest pięta achilosowa tego filmu, troszeczkę, mm. że właśnie i ten wątek, rozwinięcie tego wątku czy jakoś tak studio mogło nalegać na to, żeby podprowadzić że to musi być jakaś romansowa, romansowa sytuacja. I owszem, ona jest potrzebna jakby, żeby przeprowadzić ten jakby przeznaczenie i tak dalej, i tak dalej, ale to też Gosia Steciak, z którą zresztą byłam na filmie, e, zauważyła, że to jest kompletnie niewykorzystana jakby możliwość, że mamy film o zemście, mhm. prawda, a tu jest postać, której właśnie drużyna Amleta rozwala wioskę i ona tak właściwie, okej, okay, teraz jesteś moim chłopakiem, teraz cię lubię, w ogóle nie ma żadnej jakiejś nawet tego napięcia, że ona może zdradzić, czy mhm. że ona może mieć jakąś własną chęć zemsty. Nie wiem, coś tam się powinno wydarzyć. Oprócz tego, okej, okay, mamy trzy dialogi, gdzieś się umawiamy. Może to jest po prostu średniowieczny pragmatyzm, że no, i z wszystkich opcji jej dostępnych w, no tak. w danej chwili Skarsgård no. wydawał się najlepszą. No. Ale no, żartuję sobie teraz. Ale faktycznie jest coś takiego, że ona, ona zapowiada się na jakąś taką bardzo charakterną postać. Tak. I ona trochę nie spełnia tej obietnicy i kończy absolutnie upłupiona jako matka dwójki dzieci. Tak. <noise> Może o to chodziło, ale... No nie, ona niby ma być tym źródłem, z którego wykwitnie, czy tam wypłynie linia królewska i tak uh -huh. dalej, i tak dalej. No i wiesz, jakby fajnie, fajnie dla niej. Nie widzimy tego filmu, więc wierzymy Bjork na słowo, <noise> ale... Y... Bjork trzeba wierzyć na słowo. No, Bjork trzeba wierzyć na słowo. No nie, ale to też All są... is full of love. Ta... <noise> No, jest też tak, że my właściwie widzimy tylko wizję jej, jak Amlet umiera, więc też nie wiemy, na no ile właśnie. to są jego wizje, a na ile ci um, dziwni przewoźnicy ją nie sprzedadzą znowu jako niewolnicę komuś tam i że, że nie będzie żadnej, żadnej linii królewskiej ani nic takiego, bo nie ma czegoś takiego jak przeznaczenie i tak dalej. Ten wątek kobiecy jest od. On może takim mimochodem ciekawsze, rzeczy tutaj są zrobione. Mm -hmm. Na przykład jest taka mikroscena z nią Taylor Joy, kiedy fiolnir chce ją zaprosić ze swojego łóżka, a ona go odpędza od siebie, krwią miesięczną. No, tak. To jest bar bardzo ciekawe. To I jest ciekawe. I generalnie tak. postać y matki to jest parę takich niuansów, które. Może warto byłoby tak. je rozbudować, ale one same w sobie są ciekawe. To, że ona jest eks-niewolnicą mhm. przede wszystkim. Po drugie, to, że ona czuje się odrzucona przez króla. Że jakby związek z królem, granym przez na Hawka jest absolutnie mhm. jakby... No mieć... nieprzyjazny jej. Ona Ale to jest dziwne, bo to nie jest pokazane w sensie, że Tak jest taka scena, że ona go zaprasza do łóżka. A on mówi: "Nie, nie, nie. Ja tutaj będę myślał o bitwach i o moim tak. synu". Więc widać, że ona, ona jakby nie czuje się spełniona jako kobieta tak. w takim aspekcie seksualno kluciowym w tym związku. Więc wy wybiera tego mężczyznę, który jest jakby czulszym i bardziej uważnym na jej potrzeby. No tak. Więc to jest akurat ciekawe. To jest ciekawe, tak. Chociaż potem jest też ten moment, że ona próbuje uwieść syna, którego nie wiem, jak mam ten moment zinterpretować. Czy to jest po prostu. że ona próbuje uciec z sytuacji, mi się? Wydaje... się tak. Brzytwy po prostu. Tak, mi się czy... wydaje. Znaczy, ja to tak zrozumiałam, że ona po prostu próbuje, no bo ona mu mówi, że jak zabijesz męża, zabijesz brata, to ja będę twoją królową, i tam go całuję i, i tak dalej. No i on jakby, nie, oczywiście, fułka, ziwactwo i tak dalej. Mhm. I jest to gdzieś tam ciek ciekawie pokazane, jak kobiety miały. Ciężko w, w tamtych czasach, i tu mi się właśnie podoba ten motyw tematyczny, który pracuje, czyli motyw zemsty. To nie jest powiedziane wprost, ale tak czujemy, że ta cała akcja ze namówieniem brata na zabicie męża mhm. jest gdzieś tam właśnie zemstą za to odrzucenie, czy za to, że była niewolnicą, czy za to, że właśnie ten syn pochodził z gwałtu i że ona wcale nie chciała tej, tej relacji. I, i tu żałuję, że coś podobnego scenariuszowo nie zostało zrobione właśnie z, z postacią Annie Taylor Joy. Ale to jeszcze mam tutaj teraz dwie uwagi. Jedna mm. mi przyszła taka, że ta scena, w której o, obie uwagi się odnoszą do tej sceny mm -hmm. Walkowie. To jest e, dobra scena. Gdzie, no właśnie, ja mam, Masz, nie, nie, nie uważam. Teraz ci tak. powiem, to jaki mam problem z tą no. sceną. E, najpierw, najpierw rzecz, która jest ciekawa w tej scenie, mm -hmm. bo to jest scena, która jakby, w której film się obraca, gdzie jakby Hamlet tak. odkrywa, że. Jego cała zemsta jest ufundowana tak naprawdę na, na kłam... niezrozumieniu sytuacji. Tak. No, można powiedzieć na kłamstwie, ale na niezrozumieniu sytuacji z jego strony, bo on mówi, że ale przecież krzyczałaś, kiedy Fiolnik tak. cię wywoził. Ona mówi, że wcale nie krzyczałam, tylko się śmiałam. Ale I, I to pokazuje mi, taką też. My widzimy, jak ona się, jak ona krzyczy i płacze, jak on tam niosą. Ale pytanie, czy oko kamery jest obiektywny? No czy ten więc właśnie kamery... to jest też ciekawe. Hmm. To też jest ale właśnie o to ciekawe, mi chodzi, że to tak. jest jakby kolejny poziom budowania tego. Że bohater trochę widzi to, co chce, albo mm -hmm. widzi to, co mu podpowiadają jego przekonania, jego poglądy, mm -hmm. jego wiara, tak, i tak, tak dalej. Tak. Więc to jest bardzo fajne w tej scenie. Mniej fajne w tej scenie jest to, że moim zdaniem to, jako taki zwrot nagły, fabularny, nie do końca działa. Już nie dlatego, że znamy fabułę Hamleta. Mm. Chociaż, mm. chociaż może o Hamlecie to jeszcze pogadamy tak. zaraz, ale to raczej wynika z tego, że ten film nie, nie pracuje dobrze na tym poziomie projekcji, identyfikacji. Że to jest film, moim zdaniem, bardzo... Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Mówi, że to jest mhm. na filmie. I przez to takie momenty emocjonalne nie do końca działają. Bo ten film jest bardzo taki wychłodzony i bardzo taki na no, dystans trzymający. Przynajmniej ja, ja A, go tak odebrałem. takie wrażenie? Może to jest ze względu też na, na postać głównego bohatera. Jakby... Postać etyczna aktor osoba aktora, grającego głównego no, bohatera. No, to ty się przyznaj, że Aleksander Skarsgård nie jest twoim ulubionym aktorem, wręcz masz do niego... Nie, znaczy ja, ja go lubię w pewnym w typie roli. Na przykład no. w Sukcesji był, był świetnie obsadzony, tylko że w Sukcesji on grał właśnie jakiegoś takiego Aspergerowego, odklejonego od rzeczywistości mm. technokratę. Poza tym był postacią drugoplanową, nie był absolutnie kimś, za kim musimy podążać mm -hmm. w filmie. Tutaj jest kimś, za kim musimy podążać w filmie i moim I ty zdaniem... za nim nie podążałeś. Moim zdaniem nie chce się za nim podążać. To jest... Znaczy, mm. okay, jest jeszcze coś takiego, że się nie pogłębia tej postaci psychologicznie tak. jakoś szczególnie. To, to jest natomiast, właśnie to. Natomiast... To jest celowo zamierzone? Celowo zamierzony. Moim zdaniem to jest idealnie dobranie aktora do roli. W tym mhm. sensie, że, że on ma być takim, taką gdzieś tam brutalną siłą. On zresztą, nawet Ania Taylor-Joy mówi w pewnym momencie, że ja łamię ludzi mhm. psychologicznie. Może nie użyła tego słowa. Mhm. Ty łamiesz ludziom kości, ja łamię ludziom umysły. Mhm. To jest ta postać. On nie jest specjalnie... On nie specjalnie bystry dla mnie. Był po prostu takim... No, taką maszyną do zabijania. Tak, już. ale być może ja mam taki problem, że tu Emplua Skarsgarda jakby potęguje i tak figurę tej postaci, mm -hmm. która jest postacią gościa, który na końcu się okazuje, że im tak naprawdę to wszystko mu się pomyliło i, mm -hmm. i, i pobłądził. Chociaż, tak jak zacząłem mówić, że to jednak trochę jest celowo, bo ten film on próbuje odzwierciedlić raczej taką strukturę mitu, czy przypowieści, podania, mm -hmm. które są takie bardziej jakby no, tam nie chodzi o wiarygodność psychologiczną i mm -hmm. podążanie za bohaterem, tylko chodzi o czysty plot, który mamy czytać jakoś symbolicznie, raczej mm -hmm. znaczeniowo. Tak. Więc na tym poziomie to działa. Może to jest głębszy problem z tym filmem, który jest problemem jakiegoś takiego rozdźwięku, wydaje mi się, ro ro rozkroku może. To, to już ty zasygnalizowałeś trochę ten problem, mówiąc, że tu może producenci coś namieszali, mm -hmm. że jakby Eggers z racji budżetu, którym dysponował, nie miał totalnej władzy nad tym, co się dzieje. I wydaje mi się, że to jest trochę film. Może też stąd się bierze ta ambiwalencja dotycząca interpretacji? Może to jest tak, że to jest film trochę rozdarty między jednak filmem, umownie nazwijmy to filmem zwykłym, a filmem dziwnym. I wydaje mi się, że on jest tak, mi się tak za wydaje. mało zwykły, albo za mało dziwny. Wolałbym, żeby był filmem dziwnym, gdybym miał jakieś preferencje tutaj, ale. I tutaj jest też ten problem, właśnie fabuły: no, że, jakby tak. na film zwykły, tej fabuły, tej psychologii, tego podążania z bohaterem jest, jest ciut za mało. Za mało, tak? Natomiast jak na, film, się z tobą. jak na film dziwny, art post post postfantazy, posthistoryczny film. To tego jest za dużo, skoro. Tak, tak, tak. Że wolałbym, żeby Eger poszedł w dziwność i było więcej scen z Willemem Dafoe. Nie, no, w, no w, w dla mnie po Lighthouse sobie, no już to mówiłam, gdyby Eger miał 100% wolności, to pewnie to byłyby przemoc, 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 rytuał, 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 mhm. rytuał dalsza przemoc, rytuał, troszeczkę noszenia snopków siana, ale wątpię. A tu mam wrażenie, że, że próbował budować fabułę, i stąd właśnie ten niedopisana postać ani Taylor Joy, albo taka mhm. jakaś w ogóle trafiona, bo ona niby jest tą wiedźmą z lasu i powinna tam więcej czarować, a ona po prostu nosi, nosi chlebki. I, I ja się absolutnie z Tobą zgadzam, że tam to, to jako film akcji, powiedzmy, historycznej akcji, że jako Braveheart to kompletnie nie działa. Mhm ale jako lighthouse też nie działa. No właśnie, o to mi chodzi. Natomiast co mi się podoba, to jest wypadkowa tego chłodu i tego elementu obcości, w który celuje Egers. Podoba mi się aktorstwo generalnie w tym filmie. W takim sensie, że... To jest ciekawe, bo Egers powoływał się na inspirację Żuławskim na przykład. Że to takie, wiecie, krzyki strzewi. To jest jak Izabela Gziani w Opętaniu. Słynna scena w metrze. Tak, Natomiast to... Też u nas w redakcji słynne. Natomiast... To w ogóle ja tego nie, nie czytam. jak y, 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 Nie pomyślałbym nawet o Żuławskim, oglądając ten film, gdybym nie przeczytał wywiadu z Agarsem czy, czy ty mi nie wskazałeś ja ten wywiad. Słucham, tak. Bo efekt ekranowy jest zupełnie inny. Tak jak u Żuławskiego ten efekt jest. Można to lubić albo nie, ale efekt jest ewidentnie taki artystowski, pretensjonalny mm -hmm. i taki, patrzcie na mnie, jak ja teraz się popisuję to u Egersa ten efekt jest absolutnie organiczny, wiarygodny, tak, jakby zanurzony totalnie. w świecie przedstawiony. I nie mamy takiego poczucia, że to są aktorzy pojedynkujący się na to, kto tak. teraz będzie bardziej strzewi krzyczał. Tak. Nie? To nie jest takie... Narcystyczne aktorstwo z aktor studio. Tak, nie żeby żuławski był z aktor studio, ale nie. ale, wiesz, ale mi, o co mi się wydaje, że raz, że Eggers jest lepszym reżyserem niż Żuławski i że może żuławski chciałby robić takie filmy, jak na przykład Lighthouse, mhm. e, natomiast mu nie wychodzi, mhm. e, nie wychodziło. E, może to jest kontrowersyjna. E, Teza, którą właśnie wygłosiłam, ale ja nie lubię filmów Andrzeja Żuławskiego. To ja to I, dopowiem no, tylko na marginesie. Ja dość lubię jego pierwszy etap twórczości, tak, bardzo lubię dobra, Diabła. Okay, okay, do, do, znaczy, opę, do opętania trzy, Żuławski jest oglądalny, po opętaniu. Trze, trzeci, mniej. Trzecia część. Trzecia nocy, nocy. To jest jedyny film, który jeszcze jeszcze, jeszcze jestem w stanie obejrzeć i pomyśleć. Okej, okay, dobra, bo Diabeł już. Diabeł to jest ciężarna. Tak, no, już tam krzyczy. Tak. Krzyczy, tak, nie, to nie, to dziękuję. Wracając do Wikinga, rzeczywiście te krzyki tutaj są absolutnie wspaniałe, ja bym powiedziała. Ja byłam wielką fanką. Szczy naprawdę ta scena przed bitwą, gdzie oni wszyscy się wydzierają i szczekają, i nagle padają, i myślałam sobie, kurde, co to jest w ogóle za, za jakiś odlot. Uh -huh. I potem jest scena um, pogrzebu na końcu uh -huh. tego syna. Torira. Torira, tak. Torir dumny. No, i to. <grym> I co jest też wspaniałe, to był ten moment, kiedy ja wróciłam do tego filmu, bo mhm. powiem szczerze, ta fabuła, jak oni już trafiają do wioski, tam się za dużo rzeczy dzieje i za mało rzeczy dzieje. To znaczy, tam, właśnie jak na taki zwykły film, Amledu chodzi po wiosce, wykrada się i wszystko to można było załatwić absolutnie w trzech scenach, to, mhm. co, to co on robi, i już by było po wszystkim, i dużo byłby krótszy film i ciekawszy. Natomiast tam się dzieje za mało dziwnych rzeczy, żeby to było w ogóle jakieś dziwne i wizyjne, czy no coś są tylko te nocne morderstwa, ale to tak. są tylko takie, on jakby tak, projekty tak. artystyczne o, robi, nie? To... Instalacje. Art project. Instalacje z ciał. Bardzo mi się podobało to nawiązanie do chrześcijaństwa, że oni po, podejrzewają, tak, bo to oni, ich Bóg jest przybity do drzewa, to na pewno oni ci dziwni chrześcijanie. To, to właśnie też super krew, pokazuje też, to jest też faj, takie tak. fajne zanurzenie się w specyficie Czasów i tego, co ktoś uznaje za normalne, tak. a co uznaje za nienormalne. I to z różnych perspektyw, bo możemy mm. zobaczyć perspektywę Wikingów, dla których chrześcijaństwo jest dziwne. Tak. Naszą perspektywę, dla których to ich wierzenie są dziwne, ale w zasadzie to wszystko jest dziwne, gdyby się tak, tak nad tym zastanowić. Tak, tak. Ale też jeszcze, bo teraz mówisz o tym mm. nudnym fragmencie na, na Islandii, i faktycznie się zgadzam, i to też wydaje mi się, że to też trochę z takiego powodu ten, tam siada jakieś napięcie, że my nie do końca wiemy, czemu bohater zwleka. Tak. On z, nie, inaczej, wiemy, czemu on zwleka. On zwleka. Bo przeznaczenie. Bo przeznaczenie, bo mu Bjork powiedziała, że ty umrzesz inaczej. Mówi, mhm. aha, czyli muszę jeszcze poczekać. W zasadzie to jest ciekawy twist tej takiej słynnej, tego słynnego, takiego hamletowskiego mhm, zwlekania. Tak ale ciekawy na papierze, natomiast no. absolutnie nie działający na ekranie. Więc to jest jeden, jeden fundament tego problemu, a drugi fundament jest taki, to, o czym już trochę wcześniej powiedziałem, czyli to nawiązanie do tej jakby natury, mitu, legendy, gdzie to jest tak. jakby tryb opowiadania taki, że nie wydarzyło się to, więc wydarzyło się to, więc wydarzyło się to, mhm. tylko jest tryb opowiadania wydarzyło się to i wtedy wydarzyło się mhm. to. I wtedy wydarzyło się to. To jest rodzaj snucia narracji, który nie wciąga widza za mhm. bardzo. W sensie nie ma tej jakby nitki, która nas ciągnie. Tak. Po prostu patrzymy, okej, okay, co on teraz zrobi? Aha, teraz biega, kogoś zabił w nocy miejskim, OK. Teraz znowu kogoś zabił, a teraz przenosi. Teraz idzie do chatki, a teraz tak. Natomiast tam, kogoś. Są, tam są wciąż ciekawe rzeczy, tylko one się jakby nie układają w ciekawą powieść, bo na przykład turniej piłki. Tak. <noise> a turniej jako piłki... taki rytuał też, prawda? Proxy wojna na przykład. Oczywiście, oczywiście. I też jakby kolejny, być może naj, najbardziej wyraźny w tym filmie. Taki dekonstrukcyjnie męski element, gdzie jakby ten, mamy te wojny na niby w postacią mm -hmm. postaci piłki nożnej, gdzie ci facaci jakby dość poważne urazy naprawdę sobie Zabią. zadają nawzajem. Potem jeszcze mamy tego chłopca Gunara, czyli przyrodniego brata Amleta, który tak bardzo się angażuje, angażuje w bycie to. kibicem, że w którymś momencie wbiega na boisko i no, przypłaca to niemalże życiem. A potem, kiedy budzi się ze śpiączki, i pierwsze pytanie, jakie zadaje, to: Czy wygraliśmy?, tak. to jest to. Wszyscy mówią: Super, to prawdziwy król, tak, tak zapyta. Tak. No to jest absurdalne i groteskowe, i to też to broni się do dziś. Jakby tak. spójrzcie na mężczyzn oglądających mecze piłki nożnej. To jest być może najbardziej aktualna scena w tym filmie. Tak, to prawda. Więc to jest fajne, natomiast to jest, to jest fajna anegdota, która jest trochę takim trochę off-topic, że tak mhm. powiem. Także jest in-topic tematycznie, natomiast. Spowalnia tobie jego powieść. Strasznie spowalnia, i właśnie jakoś tak. Także tak, szczerze mówiąc, w ogóle zapomniałam jak o tej scenie. Dopiero, dopiero przez chwilą sobie przypomniałam, że jeszcze było coś takiego. Mimo że to jest super właśnie. Jakby taka miniaturka, mm. ale jakby nie wiem, czy w tym momencie nie wiem, czy, czy w ogóle to nam było potrzebne. Szczególnie wiesz co, teraz tak sobie myślę, że jeżeli ten film się zaczyna z taką. Um, jakby dawką adrenaliny i z wysokiego CO, uh -huh. tak powiem, uh -huh. a potem nagle właśnie, jakaś taka skradanie się w nocy, bo gdyby on cały czas był skradaniem się w nocy, to też by była inaczej. Tak, też... bo inaczej masz ustawione oczekiwania, tak, kiedy na tak. początku biega Aleksander Skarsgard z gołą klatą, i z mieksem, a potem tnie włosy i chodzi w jakimś drelichu I, przez resztę filmu. Tak, i masz wrażenie, że, okej, okay, dobra, rozwal typów teraz, mm -hmm. bo to jest to, co chcę, chcę zobaczyć. I tak, no też jest ciekawe, no bo obie z Gosią uważamy, że Aleksander Skarsgård jest hat. I Gosia coś takiego zauważyła, że on totalnie nie był hat w tym filmie. Mimo, że był właśnie z gołą klatą, rozwalający typów, i jakoś taki był, miał być taki super ultramęski. I ja mi się wydaje, że to też jest specjalnie. Mhm. W sensie, że ta jego dziwna fryzurka i te jego dziwne wdzianko niewolnika, mhm. też jest formą dekonstrukcji. On ma być słaby, mimo że nie jest słaby. Znaczy, my wiemy, że on jest niesłaby. Jakby taka, taka zabawa z tym, co stanowi siłę i kto ma władzę mhm. i czym jest siła właściwie. Yy, bo on takim troszeczkę cieciem się wydaje w tym sensie, że takim, no, że ma się nie patrzeć w oczy temu chłopakowi, któremu wi wiadomo, że mógłby gołymi rękoma skręcić kark w każdej chwili. Też mi się wydaje, że to jest jakby specjalnie, że on nie ma być atrakcyjny. Mhm. Zresztą nie rozmawialiśmy o Hamlecie, czy też o Amlecie. To może do tego nawierzymy, bo to ciekawe, jak się zastanawiałem wiedząc, yy, za no, co zabiera tak. się Egers. Co on będzie próbował zrobić z tematem? No bo okej, okay, jakby Amlet od, odsyła nas do czegoś, co było przed Hamletem, czyli do jakiej, jakiejś takiej pierwotnej wersji po, podaniowej e, legendy, czy mitu, czy, mm -hmm. czy podania, czy, czy jak to nazwać, w której bohaterem jest Hamlet, i to, to było inspiracją dla Szekspira. I ja się zastanawiałem, czy Egers, czy on się zatrzyma na tym Amlecie, czy on jakoś będzie próbował to przemyśleć przez Szekspira. I po pierwsze, e, przy, przyczytałem sobie takie streszczenie e, Amleta. To się w ogóle nie zgadza. To jest pra praktycznie inna no... historia. Ten, ten oryginalny amlet jest dużo bardziej podobny do szekspirowskiego hamleta niż wiking niż Eggersa. Tak, Aha. to jest bardzo ciekawe. Bo w tym oryginalnym amlecie amlet to w ogóle jest imię, które podobno znaczy głupiec Aha. i ono ma być przewrotne, bo bohater udaje szalonego. Stąd się wzięło też szaleństwo udawane no przez tak, hamleta tak, szekspirowskiego. Tak. Oczywiście, wujek zabija ojca, z... uwodzi, mamy. uwodzi mamę. No, jest pytanie Kradnie o i syna, kinesio, który. Tak. I syn udaje szalonego, żeby uratować swoje życie, takie jakby, żeby nie być podejrzanym o to, że będzie chciał się zemścić. I Street poddaje go kolejnej serii testów. Mm -hmm. Tam jest uwodzenie przez jakąś kobietę, potem jest też podróż do Anglii, i, y, jest też scena w, w, w alkowie z matką, nawet. To, to wszystko mm -hmm. podobno jest bardzo. Wielne. Bardzo. Jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedniki tych scen w Hamlecie Szekspira. Natomiast tutaj zupełnie jest jakby inna mhm. ta struktura fabularna. Jedyna rzecz, która naprawdę jakoś się kojarzy z Hamletem, to oprócz tego, że stryj ojciec, to mamy te sceny walkowie, mhm. która też jest jednak wydaje mi się, że inna, bo tutaj ta scena jest jednoznaczna. Natomiast fundament sceny walkowie u Szekspira jest taki, że cóż w sumie nie wiadomo, to. To zależy, jak się rozkłada tak. konkretna każda interpretacja. Czy Gertruda wie, czy nie wie, ile wie. Czy wie i ją to obchodzi, czy może wie i ją to nic nie obchodzi? No właśnie. Prawda? Gdyby mnie ktoś spytał, to moim zdaniem Gertruda świadomie wyszła za stryję, natomiast nie wiedziała o morderstwie. Aha, to jest twoje. Moim zdaniem interpretacja. jest niewinna. Tak, tak, tak to, to, jest, to jest moje. Natomiast cały numer. Uroku, cały urok Hamleta polega mm. na tym, że, że nie wiemy. No, okej, okay, jeszcze jest pytanie o te interpretacje tego, o czym mówi Hamlet i czy Egers się pod którąś z nich podpina. Mm. No i wydaje mi się, że są takie trzy główne interpretacje mm. Hamleta. Jedna to jest taka, że to jest dramat rodzinny, czyli to mm. jest to, co Freudowskie napięcie matka, syn, ojciec, no wuj. Tak, tak, tak. I tego troszkę jest u Egersa, ale nie jakoś szczególnie dużo, nie? Znaczy nie, no daj spokój, no mamy, mamy mocno za, e, zasygnalizowane, że tutaj jest jakiś edypalny kompleks. Okej, okay, możemy e, Prawda, że mamy, e, mamy pierwszą scenę, jak zresztą widzimy Nicole Kidman, to jest ta, że ona jest ubierana mhm. i w ten synek wbiega. To jest i... taki foreshadowing, tak, ja nie tak. wchodzi do mojej alkowy, nie wchodzi a po mojej... filmu później Tak, wchodzi. ale tam, jeżeli się dobrze przyjrzymy, tam widać kawałki pupy, którą syn też pewnie widział, no i ona czesze te włosy, on sobie wyobraża, jak ona czesze te włosy swoje długie, mm -hmm. no. I zresztą on wbiega do tej alkowy, i ona wygląda, jakby go chciała uderzyć, ale przychodzi służka i mówi, że tam król nadjeżdża i tak dalej. Więc, więc ewidentnie też widać, że tu jest jakaś relacja, że ona niekoniecznie lubi tego syna. Okej, okay, Czyli Hamlet jako dramat hmm. rodzinny jest w Wikingu. Wydaje mi się, że trochę jest i wydaje mi się, że rzeczywiście to, co ty mówisz, że on, że bohater widział co, zupełnie coś innego, niż chciał widzieć mhm. i że rzeczywiście może ten Gertruda mówi, Gertruda, ona się inaczej nazywa. Gudrun. Gudrun, w każdym razie. Nicole Kidman mówi, że król był zły i że król był w sensie Ethan Hog, i że wcale nie był takim dobrym królem, natomiast jest nam prezentowany absolutnie jako taki archetypiczny, dobry król, którego poddani kochają i wszyscy mu składają to, dary. To jest ciekawe, to jest też coś, co jest w Hamlecie, bo u Szekspira syn Hamlet mhm. tutaj w samych superlatywach mówi o swoim ojcu. Mhm. Natomiast tak jakby między słowami i z tego, co dzieje się, jesteśmy sobie w stanie wykrzytać, że być może to Klaudiusz jednak jest lepszym władcą niż, mm -hmm. niż, niż król, bardziej takim nastawionym na tak, taki pragmatyzm władzy i jakby zarządzanie ludźmi, a nie zaraz z mieczem, mm -hmm. tylko pojadę i będę się bił. No i możemy sobie wyczytać, że. On jest lepszym partnerem dla Gertrudy niż no, Hamlet i, Ojciec. I to jest zresztą też w wikingu, Aha. jakby powiedziane jasno, przynajmniej w Gertruda go bardziej lubi. Mhm. I też mamy też wrażenie, że on jest lepszym może władcą, też może być lepszym ojcem. I jakby nie wiem, może też jest lepszy dla tych swoich poddanych. Mhm. To jest bardzo ciekawe tutaj te różne interpretacje, bo też można to tak interpretować, że Kompleks Edypa przenosi się na wuja, że jakby zastępuje niby tą figurę ojca, tym, tym wujem, który jest z nienawidzonym partnerem mamy, który, mhm. tak, tak, tak. który prawda, zabiera mamę od. I to jest dokładnie jakby to, prawda, że ten ojciec no, jest jakby w dwóch częściach. Co więcej, ta energia tej jakby seksualności, jak już zostanie tak spuszczona ze smykszy, to staje się totalnie destrukcyjna, mm, gdzie jakby tego ta tak. zemsta seksualnego prowadzi do tego, że zabija wszystkich. Tak. No dobra, to to jest jedna interpretacja, którą potwierdzamy, mm. że jakby się zgadza. Jeszcze tak. druga interpretacja z trzech to taka, że Hamlet to jest dramat nie tyle rodzinny, co dramat egzystencjalnej jednostki, dramat mm -hmm. ludzkiej świadomości zamkniętej w jakiejś takiej klatce no bo to jest ta słynna prokrastynacja, retardacja hamletowska. Mm -hmm. że czemu on... Czegoś nie zrobi. Czemu on nie mógł się zająć tą zemstą już, tak. nie? Tylko czemu opóźnia i tak dalej. Opóźnia dlatego, że... Chociażby z takiego względu, że... Nie raz, że nie pewien, jest pewien, że tak. jakby jest, wszystko jest ambiwalentne. Ale dwa, opóźnia też z takiego względu, że to jest jakaś taka maska, pupa, przed którą on chce uciec. Bo mm -hmm. kiedy już zacznie się mścić, to on zostanie jakby totalnie zdefiniowany przez, przez tę zemstę. To. Tak. I to nie będzie... W totalna pełnia mm -hmm. możliwości. I to też trochę jest w tym filmie w takim sensie, że to jest to, już to, o czym mówiliśmy, czyli to w jakim sposób człowiek jest kierowany tym, w co wierzy i w jaki sposób to mu zamyka mm -hmm. pewne ścieżki życiowe. No i nawet ta retardacja, to też już powiedziałem, że dlaczego Amlet w Wikingu opóźnia? No bo Bjork w przepowiedni powiedziała mu, że zabije kiedy indziej. Przecież on sam do siebie mówi. Jest tak. taka scena, w której on już się szykuje do zabicia Fjolvira tak. i nagle mówi, ale nie, 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 przecież miała być lawa i w ogóle. Tak, to nie tak. Nie ta scenografia. No i jeszcze jest trzecia, trzecia interpretacja, mianowicie taka, to jest interpretacja chyba najbardziej umykająca niektórym odbiorcom, a to z racji tego, że jeden z wątków Hamleta w wielu interpretacjach jest obcinany i to jest wątek Fortenbrasa, mm -hmm. czyli tego... Kolejnego, co przychodzi po Kolejnego, to, co tak. przychodzi, tak. Kiedy Hamlet umiera, to go mhm. przyjmuje. E, tego, co idzie podbić Polskę, walczyć mhm. o kawałek Polski. E, bo to jest Hamlet, to jest ta trzecia interpretacja. Mhm. Hamlet jako dramat trzech synów, czy trzech relacji, mhm. ojców i synów, mhm. gdzie mamy Hamleta, i Hamleta, Hamleta seniora, Hamleta juniora, mhm. mamy Laertesa i Poloniusza, mhm. i mamy Fortinbras'a, i jego ojca. Tak. No i z tych trzech to jedynym synem, który jakby spełnia oczekiwania, jest ten, który najczęściej jest pomijany w, w, hmm. w ekranizacjach czy podczas wystawiania Szekspira, czyli ten Fortinbras, A Hamlet tak naprawdę to Hamletowi nie wychodzi, Laertesowi nie wychodzi. Hmm. Więc nie wiem, na ile, na ile te, te, te relacje ojcowsko-synowskie są, są... No nie, zgłębione. no tu, tu mamy różne ciekawe y, wersje. jest, bo jest ten to, Tori. jeszcze. No tak, no mamy ciekawe różne wersje relacji ojcowsko-synowskiej. Mhm. No, wygląda na to, że i ten Hogg jest całkiem spoko ojcem. Y, w sensie, że tam przytula syna. Tak, to jest i bardzo fajne. Jest to ta scena go, takiego tak. oficjalnego przywitania tak. króla, gdzie Amlet na jego widok wygłasza jakąś taką... Formułkę, którą się zazwyczaj tak. ewidentnie wygłasza na widok króla, a ojciec go przytula i mówi: A, wciąż i tak mogę cię przytulić. Tak, tak. No, bierze go na tą jakąś dziwną e, inicjacyjną jakąś e, przygodę ze szczekaniem i jedzeniem z miski. Tam, ale tam też zauważy, że tam on. Zobowiązuje małego Amleta, żeby go pomścił w razie zemsty w razie śmierci. Zkręca go, go gdzieś tam w spirale przemocy, prawda? I tu mamy też w momencie, kiedy Amlet się dowiaduje, że sam będzie ojcem, no to można, można też tak to interpretować, że on idzie zabić tego wuja, żeby ich, jego dzieci już były wolne mhm. od tej spirali zemsty i, no, i że to jest właściwie poświęcenie się dla rodziny. Może tak, może nie. Nie, to jest też ciekawa interpretacja. Natomiast no jest też taki moment, gdzie Fiolnir i jego syn Gunnar. Fiolnir wykonuje jakąś taką, nie pamiętam teraz, co a, to tak. jest, jakąś taką. Wbija, wbija, a, naprawia, mu, naprawia płot. płot. Tak. I syn mu mówi: Czemu, to robisz? Czemu to robisz? Tak. robisz? Nie mogą to robić, a ty to robisz, jak oni patrzą. On mówi: właśnie to robię, dlatego, że oni patrzą, bo trzeba im pokazać, że jesteś że... silnym, jako Coś... taki dowód męskości tak. i też władzy. I w tej samej scenie. Na dalekim trzecim planie widzimy drugiego... jego drugi syn, Torir tak. ćwiczy jakiś tam pojedynek i przegrywa, upada i tak dramatycznie się yes, obraża tak. i odbiega. I czuć takie, jakieś takie niespełnienie w ojcu. Tak, tak. No nie no, tam jest ta scena, jak prawda, Amlet robi swój body art na dachu. <grym> I <grym> W, ko w konia układa te kawałki ludzkiego ciała. W każdym razie ten syn strasznie płacze, i właśnie Fiornił, podchodzi i mówi: Słuchaj, wszyscy się patrzą, przestań. Mhm. Czyli też jakby ten taki performance tej męskości mhm. e, też, też musi być utrzymany. Też tak na marginesie e, zabieranie tej ostatniej łzy, mhm. prawda, Amletowi na tym rytuale, wejście w męskość, czyli tak jakby też zabieranie mu emocji i, i pozwolenia na wyrażanie tych emocji. I na przeżywanie różnych, właśnie jakichś takich zniuansowanych emocji, jak smutek, nie wiem, żal, wstyd czy jakieś takie inne rzeczy, które się wydają niemęskie, i dlatego on się staje też takim robotem do zabijania. No i dobra, i można interpretować, że on tam zabija. Rozwala tą wioskę i, i właściwie jest niewzruszony, ale że może trochę mu jest smutno i przykro, ale właściwie nie wiem, jak ty interpretujesz to. Bo takie mi się to wydawało, takie, nie, wydaje mi się, że on że na jest tym, po prostu martwy się, w środku. Wydaje mi się, dokładnie to chciałem powiedzieć, że na tym etapie swojego życia to jest jakby ten, ten etap, na którym on wyłączył emocje mhm. i po prostu... Tak. Po prostu jest, jest, jest maszyną, tak, tak. jak powiedziałaś. I on trochę się budzi, właśnie dopiero Bjorg go trochę budzi do tego, że a, może jednak tak. mamy jakiś cel w życiu, co okazuje się oczywiście kolejnym ślepym załukiem. No tak, no i potem się pojawia właśnie postać Annie Taylor-Joy, mu daje miłość, jest tą kobietą, A która... nawet mówi, że nigdy nie byłem tak. z nikim tak blisko. Tak, tak, tak. I, tak. I tak myślisz sobie, no co za zmarnowana postać kobieca. Akurat. Nie, to jakoś nie mogę tego przeżyć, nie wiem dlaczego, tak mi się wydaje. No bo że... wiesz, no bo widziałaś Czarownicę z no tą, tak. tą samą Anią Taylor-Joy, która absolutnie była sprawcza i tak. wszystko się zgadzało. No to tutaj trochę... Chociaż tak... i tak, gdyby czytać ten film jako taką, w takim stonie 1 do 1, że mhm. to jednak jest o, o, o wspaniałym wojowniku, który wypełnia swoje przeznaczenie w takim klasycznym torze fantazy idącym od konona barbarzyńcy mhm i ilustracji Franka Frazety, to i tak jest pewna ewolucja, bo ten aspekt seksualny zostaje trochę stonowany, gdzie nie wiem, czy znasz ilustrację Franka Frazety, okładki książek mm. o na przykład. To tam, jest, to tam zawsze jest umieśniony mężczyzna, a u jego boku Jakaś... bardzo roznagliżowana pani z bardzo dużą pupą, mm, co jest spoko. Ja bardzo lubię ilustrację Franka Frazety, żeby było jasne. Natomiast trzeba je czytać w, no przy, przy świadomości pewnej konwencji. Tak, tak, I, tak, tak. I gdyby czytać film przy świadomości tej samej konwencji, to mamy tu jakiś postęp, mm. ale no, w filmografii Eggersa jednak chciałoby no się trochę więcej. Tak. Ale jak mówisz o, tej, o tym performensie męskości, to już pomyślałem o scenie finałowego starcia. A no e, tak. Na islandzkim wulkanie gdzie no panowie bardzo performują, tak, tak bardzo, że aż się rozebrali do rosołu. No tak, tak, tak. Trochę dlatego, że jest ciepło, a trochę mm. chyba dlatego, o czym mówiłeś wcześniej, że raz, że to jest taka taktyka trochę, żeby tak. wystraszyć przeciwnika, że tutaj ja tutaj nie mam żadnej, po prostu nie potrzebuję tarczy i osłony, a w ogóle mm. patrz, jaki jestem umięśniony. A dwa? Nie wiem, jakie było dwa. Może ty masz jakieś dwa? Dwa. A propos tego, no jakby mi się wydaje, że ten film ogólnie też, też dekonstruuje ten, ten performance męskości, prawda? Uh -huh. Już mówiliśmy o scenie inicjacji szczekania małego amleta. No to też oni bekają i puszczają uh -huh. bąki. Uh -huh. I to jest też przecież właśnie jakby takim, takim zachowaniem... No chciałam powiedzieć męskim, no, kobiety też bekają i puszczają bąki. To nie jest ten, ale że jest, jest to jakby w kulturze bardzo jakby związane z jakimś takim męskim zachowaniem, co też jest ciekawe, takim wulgarnym. No, ale to jest też znamienne, że te sceny na wulkanie można odczytać jako spektakl groteski i męskości, mm -hmm. gdzie dwóch facetów, którzy się rozebrali do rosołu, krzyczą na siebie i naparzają się mieczami, żeby pokazać, który ma większego dosłownie i mniej dosłownie. A można to obejrzeć totalnie jeden do jeden, jako po prostu urzeczywistniony obraz tegoż Franka Frezeta, o którym mm -hmm. przed chwilą mówiłem i absolutnie mieć jakieś męskie spełnienie kinowe. Nie wiem, co kto woli, Cho co choose kto? your own adventure. Natomiast wydaje mi się, że jest właśnie, że to jest ciekawe w tym filmie. Ta, ta, ta jego rozpiętość, mhm. a z drugiej strony to ona jest też źródłem jego problemów. Mhm. I tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, że to, to nie jest ani, ani Braveheart ani Lighthouse mhm. i trochę brzmi jak, brzmi jak ciekawe połączenie, ale może fajniej byłoby, gdyby to był po prostu Braveheart, a jeszcze fajniej byłoby, jakby to był Lighthouse z Wikingami. Z no ja chyba bym wolała Lighthouse z Wikingami. Na pewno y, cieszę się, że ten film jest tak zrealizowany, jak jest, bo jeszcze o tym żeśmy nie mówili, uh -huh. że po prostu te zdjęcia są e, niesamowite. Uh -huh. e, jakby wiadomo, Egers przykłada wielką uwagę w każdym swoim filmie do, do strony wizualnej. No i tutaj te ujęcia e, długie, które... Dużo długich, długie, dużo panoram, dużo, dużo jazd. Tam. Tak, tak, co, co też jest wspaniałe i też jest bardzo trudne do z, zainscenizowania, ale też w pewnym sensie osadza cię w tym świecie. Wiecie, prawda? Jesteśmy, czujemy jakby ten, to błoto i czujemy ten pot i, i tą krew i, i, i ten testosteron. Plus naprawdę te przy, przepiękne islandzkie krajobrazy, które nie wszystkie były Island Islandią, nie, niektóre były. Irlandią, bo to był COVID i tam był jakiś straszny... Robert jest bardzo cierpiał z tego tak, powodu. Tak, tak, tak. Bardzo mu było smutno. Też mówił w jednym z wywiadów, że, że to chyba była jedna z jego największych Ale to jest znamienne, że trochę szanujemy tego, tak. te taką potrzebę z realizmu, a, a trochę się z tego śmieję, bo może trudno się to czasem jest, z tego jest, Ale wiesz zasznieć. co, bo to jest... Ja, jakby ja na serio to szanuję, ale z drugiej strony jak sobie myślisz, że film to przecież też jest performance, no prawda? Właśnie. To też jest coś, co nie jest prawdą. I wszyscy ludzie, którzy tam występują, udają, a za kamerą stoi 15 innych osób, którzy są mm -hmm. ubrani zupełnie normalnie. I trudno, i że to jest pewien kontrakt, który filmowcy zabierają. Mm -hmm zawierają z widzami i ze sobą na tym planie, że teraz wszyscy teraz mają udawać, że może rzeczywiście, jeżeli pomaga, że wszystko jest z epoki, to jest łatwiej się zanurzyć w ten świat, ale z drugiej strony masz świetnych aktorów, którzy grają na green screenie i też jest OK. No to jest taki immanentny paradoks Kina Roberta Eggersa, że gdyby chciał nakręcić film o epoce, absolutnie. W stylu epoki, to by mm -hmm. tego filmu nie nakręcił, bo w epoce nie było kamer. Filmowych. No, więc właśnie, no, więc właśnie o to chodzi. E, te, teraz mi taki dowcip przyszedł do głowy, że co by było, jakby Robert Eggers nakręcił film e, współczesny, czy wszystkie, wszystkie elementy byłyby <grym> współczesne, <grym> też <grym> pilnował, żeby każdy gwóźdź był taki, jak. E, no nic wygląda na to, że chyba będzie kręcił NOSferatu. Ja się cieszę, dlaczego? Dlaczego? Nie, niestety, w sensie, że nie będzie to film współczesny. A, nie, Chyba, nie. że przeniesie NOSferatu. Sfera do współczesności mm. ale wątpię. Nie, ja, ja bym chciała. Słyszałam też jak on mówił, że chciałby jeszcze jeden horror w Nowej Anglii nakręcić, w sensie jest osadzony mm. jakby w tamtych czasach i co też byłoby może ciekawe. Czarownica 2, Czarowni powrót czarnego Filipa. <laughs> Czekamy. Czekamy. Ja w każdym razie na pewno czekam na każdy jego nowy film i Uważam, że to jest szalenie interesujący reżyser. Nawet jeżeli mu nie, wy, nie wyszło wszystko, co chciał, by mu wyszło w, w Wikingu, to wyszło i tak dla mnie bardzo, bardzo dużo. No, żeby każdemu tak nie wychodziło, to, tak. to byśmy byli weseli. To byśmy byli weseli. Plus jeszcze fajnie, że to jest film, który naprawdę jest oryginalnym, za dosyć spore pieniądze zrobionym mm -hmm. filmem z gwiazdami i więcej takich filmów też by było fajnie. Nie to, że narzekam na Marwele, ale... ale... No, o, o Marvelu to porzekamy, ponarzekamy no. prawdopodobnie w następnym odcinku. Prawdopodobnie tak. E... Albo nie ponarzekamy. Albo nie porzekamy. Zobaczymy. To wszystko w następnym odcinku. W każdym razie dziękujemy to